Wydawnictwo Supernowa. Andrzej Sapkowski. Narrenturm. Koniec świata w roku pańskim 1420 nie nastąpił, choć wiele wskazywało na to, że nastąpi. Nie sprawdziły się mroczne proroctwa Hiliastów, przepowiadających nadejście końca dość precyzyjnie na rok, mianowicie 1420, miesiąc luty, poniedziałek po świętej scholastyce. Ale cóż, minął poniedziałek, przyszedł wtorek, a po nim środa i nic. Nie nastały dni kary i pomsty poprzedzające nadejście Królestwa Bożego. Nie został, choć skończyło się lat 1000, z więzienia swego uwolniony szatan i nie wyszedł, by omamić narody z czterech narożników ziemi. Nie zginęli wszyscy grzesznicy świata i przeciwnicy Boga od miecza, ognia, głodu, gradu, od kłów bestii, od żądeł skorpionów i jadu węży. Próżno oczekiwali wierni nadejścia Mesjasza na górach Tabor, Baranek, Oreb, Sion i Oliwnej. Nadaremnie oczekiwało powtórnego przyjścia Chrystusa Quinque Civitates, przepowiedziane w Izajaszowym proroctwie pięć miast wybranych, za które uznano Pilzno, Klatowi, Luni, Slany i Żatec. Koniec świata nie nastąpił. Świat nie zginął i nie spłonął, przynajmniej nie cały. Ale i tak było wesoło. Iście wyborna ta polewka, gęsta, korzenna i omaszczona suto, o, dawno takiej nie jadłem. Dzięki wam, cni panowie, za poczęstunek. Dzięki i tobie, karczmareczko. Czy piwem, pytacie, nie pogardzę, nie, nie, raczej nie. Jeśli pozwolicie, to z przyjemnością. Comedamus tandem et bibamus, cras enim moriemur. Nie było końca świata w 1420 i nie było w rok później, ani w dwa, ani w trzy, ani nawet w cztery. Rzeczy biegły, że się tak wyrażę, swym przyrodzonym porządkiem. Trwały wojny, mnożyły się zarazy, szalała mors nigra, szerzył się głód, bliźni zabijał i okradał bliźniego, pożądał jego żony i generalnie był mu wilkiem. Żydowinom co czas jakiś fundowano pogromik, a kacerzom stosik. Z nowości zaś szkielety w uciesznych podskokach pląsały po cmentarzyskach, śmierć z kosą przemierzała ziemię, inkub nocą wciskał się między drżące uda śpiących panien, jeźdźcowi samotnemu na uroczysku strzyga siadała na karku. Diabeł w sposób widomy wkraczał w sprawy powszednie i krążył między ludźmi tamquam leo rugiens, jak lew ryczący, szukający, kogo by tu pożreć. Sporo ludzi sławnych w owym czasie pomarło. Pewno i urodziło się wielu, ale jakoś tak jest, że daty narodzin dziwnym trafem w kronikach się nie zapisują i za cholerę nikt ich nie pamięta. Za wyjątkiem może matek i za wyjątkiem tych przypadków, gdy noworodek miał dwie głowy albo dwa przynajmniej kutasy. A jeśli zgon, to data pewna, jakby w kamieniu ryta. W 1421 tedy roku, w poniedziałek po niedzieli śródpostnej, dożywszy zasłużonych lat 60, zmarł w Opolu Apellatus Cropidulo, książę krwi piastowskiej i episkopus wlocławiensis. Przed śmiercią uczynił był na rzecz miasta Opola donację 600 grzywien. Mówią, że część tej kwoty ostatnią wolą umierającego poszła na słynny opolski zamtus u Rudej Kundzi,
Z usług tego przybytku mieszczącego się na tyłach klasztoru braci mniejszych, biskup Hulaka korzystał do samej śmierci. Nawet jeśli pod koniec życia już tylko jako obserwator. Latem zaś, dokładnej daty nie pomnę, roku 1422, umarł w Vincennes król angielski Henryk V, zwycięzca spod Azincourt. O 2 miesiące go jeno przeżywszy, umarł król Francji Karol VI, już od lat 5 zupełnie pomylony. Korony zażądał syn szaleńca, delfin Karol, ale Anglicy nie uznali jego praw. No, sama przecie matka delfina, królowa Izabela, już dawno ogłosiła go bękartem poczętym w niejakim oddaleniu od łoża małżeńskiego i z mężczyzną zdrowym na umyśle. A że bękarty tronu nie dziedziczą, prawowitym władcą i monarchą Francji został Anglik, syn Henryka V, mały Henryś, 9 sobie jeno liczący miesięcy. Regentem we Francji został wuj Henrysia, John Lancaster, książę Bedford. Ten pospołu z Burgundami trzymał Francję północną z Paryżem, południe zaś dzierżył delfin Karol i Armaniacy. A pomiędzy dziedzinami psy wyły wśród trupów na pobojowiskach. A w roku zaś 1423, w Dzień Zielonych Świątek, zmarł w zamku Peniscola, niedaleczko Walencji, Piotr de Luna, papież awinioński, wyklęty schizmatyk. Aż do samej śmierci, wbrew uchwałom dwóch soborów, tytułujący się Benedyktem XIII. Z innych, co w tamte lata pomarli, a o których pamiętam, umarł Ernest Żelazny Habsburg, książę Styrii, Karyntii, Krainy, Istrii i Triestu, umarł Jan Raciborski, książę krwi piastowskiej i przemyślickiej zarazem, umarł młodo Wacław, dux Lubiniensis, umarł książę Henryk, wespół z bratem Janem, pan na Ziębicach, umarł na obczyźnie Henryk, dictus Rumpoldus, książę Głogowa i landwójt Górnych Łużyc, umarł Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński, mąż zacny i umny. Umarł w Malborku Michał Kichmeister, mistrz wielki zakonu Najświętszej Marii i Panny. Umarł także Jakub Pęczak, zwany Rybą, młynarz spod Bytomia. Ano przyznać trzeba, że krzynę mniej sławny i znany od wyżej wymienionych, ale z tą nad nimi przewagą, żem go znał osobiście i nawet pijał z nim. A z owymi wcześniej wymienionymi jakoś nie trafiło się. Ważne też wydarzenia i w kulturze podówczas zachodziły. O, kazał natchniony Bernardyn ze Sieny, kazali Jan Kanty i Jan Kapistran, nauczali Jan Gerson i Paweł Włodkowicz, pisali uczenie Krystyna de Pizan i Tomasz Hemerken a Kempis. Pisał swą kronikę wielce piękną Wawrzyniec z Brzezowej, malował ikony Andrzej Rublow, malował Tommaso Masaccio, malował Robert Campin, Jan van Eyck, malarz króla Jana Bawarskiego, tworzył dla katedry świętego Bawona w Gandawie ołtarz baranka mistycznego, poliptyk wcale piękny, zdobiący ninie kaplicę Jodokusa Wyda. We Florencji mistrz Pippo Brunelleschi ukończył stawianie przecudnej kopuły nad 4 nawami kościoła Marii Panny Kwiecistej, a i my na Śląsku nie gorsi. U nas pan Piotr z Frankensteinu zakończył w mieście Nysa budowę wielce okazałego kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba, a to całkiem stąd z Milicza niedaleko. Kto nie był i nie widział, ma okazję być i zobaczyć. W tymże roku 1422, w zapusty same, w grodzie Lida, z wielką pompą wyprawił swe gody stary Litwin, król polski Jogaila. Poślubił Sonkę Holszańską, dziewicę kwitnącą i młodziuśką lat 17, od siebie tedy więcej niż pół wieku młodszą. Jak mówiono, więcej ta dziewica urodą niźli obyczajami słynęła.
No, taki kłopotów potem siła z tego było. Zaś Jogaila całkiem jakby przypomniał, jak młodą żonką cieszyć się trzeba, już latem wczesnym ruszył na panów pruskich, na krzyżaków, znaczy. Tym to samym nowemu pokiśmajstrze, mistrzowi wielkiego zakonu, panu Pawłowi z Rusdorfu, już za rusiczko po objęciu urzędu przyszło z polskim orężem się poznajomić. I to srodze poznajomić. Jak tam w łożnicy u Sonki było dociekać próżno, ale na to, by krzyżakowi żyć sprać, dość jeszcze był Jogajła dziarski. Siła rzeczy ważnych także i w czeskim królestwie miejsce miało w tamtych czasach. O, wielkie było tam poruszenie, wielki krwi przelew i nieustanna wojna, o czym nijak mi zresztą prawić. Wybaczyć raczcie dziadowi wielmożni, ale strach ludzka rzecz. A przychodziło już po karku brać za niebaczne słowo. Na waszych przecie jakach, panowie, polskie nałęcze widzę i habdanki, a na waszych, szlachetni Czesi, koguty panów z dobrej wody i strzały rycerzy ze strakonic. A wyście, marsowy mężu, przecie cetric po głowie żubrzej w herbie miarkuje. A waszych, panie rycerzu, skośnych szachownic i gryfów nawet umiejscowić nie potrafię. Nie da się też wykluczyć, czy ty, fratrze, z zakonu świętego Franciszka nie donosisz świętemu oficjum. A że wy, bracia, od świętego Dominika donosicie, to raczej pewne. Tak wtedy sami baczycie, że nijak mi w tak międzynarodowym i zróżnicowanym towarzystwie o czeskich sprawach bajać, nie wiedząc, kto tu za Albrechtem, a kto za polskim królem i królewiczem, kto tu za Menhartem z Hradca i Oldrzychem z Rożmberka, a kto za Hynkiem Ptaczkiem z Pirksztajnu i Janem Koldą z Żampachu, kto tu Komesa z Pytka z Mężtyna stronnikiem, a kto biskupa Oleśnickiego partyzantem. Wcale mi nie tęskno do bicia, a przecie wiem, że oberwę, bom już razy kilka obrywał. No, jak to? Pytacie? A tak to. Jeśli rzeknę, że w czasach, o których bajam, dzielni Czechowie husyci tęgo skroili kurtę Niemcom, w pył i proch rozbiwszy trzy kolejne papieżnickie krucjaty, ino patrzeć, jak wezmę po łbie od jednych. A powiem, że wonczas w bitwach pod Witkowem, Wyszehradem, Rzadcem i niemieckim Brodem zwyciężyli heretycy krzyżowców z pomocą diabelską, wezmą mnie drudzy i oćwiczą. Wtedy milczeć mi wolej, a jeśli i co rzec, to z bezstronnością sprawozdawcy. Sprawę zdać, jak to mówią, sine ira et studio, krótko, chłodno, rzeczowo i komentarza żadnego od siebie nie dobawiając. Tak i krótko tedy powiem, jesienią roku 1420 odmówił król polski Jogajła przyjęcia korony czeskiej, którą mu husyci snębili. Umyślono w Krakowie, że koronę tę weźmie litewski duks Witold, któremu zawsze się królować chciało. Aby jednak króla rzymskiego Zygmunta, ni papieża, nie drażnić nadmiernie, posłano do Czech bratanka Witolda, Zygmunta, syna Korybutowego. Korybutowicz na czele 5000 rycerzy polskich stanął w Złotej Pradze w roku 1422 na świętego Stanisława. Ale już wedle trzech króli roku następnego książątko na Litwę powrócić musiało. Tak pieklili się o tę czeską sukcesję Luksemburczyk i Odo Kolonna, wączas ojciec święty Marcin V. I co powiecie? Już w 1424 we Wigilię Nawiedzenia Marii był Korybutowicz w Pradze z powrotem. Tym razem już wbrew Jogajle i Witoldowi, wbrew papieżowi, wbrew rzymskiemu królowi. Znaczy, jako wywołaniec i banita. Na czele podobnych sobie wywołańców i banitów. I już nie w tysiące jak w przódy, lecz w setki jeno się liczących. W Pradze zaś przewrót jak Saturn pożerał własne dzieci, a stronnictwo zmagało się ze stronnictwem.
Jana z Żeliwa, ściętego w poniedziałek po niedzieli reminiscere roku 1422, już w maju tegoż roku opłakiwano we wszystkich kościołach jako męczennika. Hardo też postawiła się Złota Praga Taborowi, ale tu trafiła kosa na kamień, znaczy na Jana Żiszkę, wielkiego wojennika. W roku pańskim 1424, dnia 2 po czerwcowych nonach, pod Maleszowem, nad rzeczką Bochynką, straszną dał Żiszka prażanom nauczkę. Dużo, oj, dużo było po tej bitwie w Pradze wdów i sierot. Kto wie? Może to właśnie łzy sieroce sprawiły, że mało co potem, we środę, przed gawłem, pomarł w Przybysławiu blisko morawskiej granicy Jan Żiszka z Trocnowa, a później z Kalicha. A pogrzebiono go w Hradcu Kralowe i tam leży. I tak jak wprzódy jedni płakali przez niego, teraz drudzy płakali po nim, że ich osierocił. Dlatego nazwali się sierotkami. No ale to przecie wszyscy pamiętacie, bo to całkiem niedawne czasy. Tak. A takie się wydają historyczne. Wiecie zaś, cni panowie, po czym poznać, że czas jest historyczny? A po tym, że dzieje się dużo i szybko. A wówczas działo się bardzo dużo i bardzo szybko. Końca świata, jak się rzekło, nie było, choć wiele wskazywało, że nastąpi. Nastały przecie rychtyk, jak chciały proroctwa, wielkie wojny i wielkie klęski dla ludu chrześcijańskiego. I wielu mężów zginęło. Wydawało się, sam Bóg chce, by nastanie nowego porządku poprzedziła zagłada starego. Wydawało się, że bliży się apokalipsa, że bestia dziesięciorga wychodzi z czeluści, że jeźdźców czterech straszliwych tylko patrzeć wśród dymów, pożarów i pól skrwawionych, że już, już, a zagrzmią trąby i złamane zostaną pieczęcie, że runie ogień z niebios, że spadnie gwiazda piołun na trzecią część rzek i na źródła wód, że człek oszalały, gdy ślad stopy drugiego na pogorzelisku z oczy ślad ten będzie całował ze łzami. Strasznie było nieraz, że aż z przeproszeniem wielmożnych panów dupa cierpła. Groźny był to czas, zły. I jeśli wola panów, o nim opowiem. Ot, by nudę zabić, nim słota, co nas tu w karczmie trzyma, ustanie. O, opowiem, jeśli wola, o tamtym czasie. O ludziach, co podówczas żyli i o takich, co podówczas żyli, a ludźmi nie byli bynajmniej. Opowiem o tym, jak i jedni, i drudzy zmagali się z tym, co im ten czas przyniósł. Z losem i z samymi sobą. Zaczyna się ta historia mile i lubo, mgło i czuło, przyjemnym, żewliwym kochaniem. Ale niechaj was to, mili panowie, nie zwiedzie. Niechaj was to nie zwiedzie. Rozdział pierwszy, w którym słuchacz ma okazję poznać Reinmara z Bielawy, zwanego Reinewanem, i to od razu z kilku jego najlepszych stron, wliczając w to biegłą znajomość Ars Amandi, arkanów jazdy konnej i Starego Testamentu, niekoniecznie w tej kolejności. Rozdział mówi także o Burgundii, traktowanej równie wąsko, jak szeroko. Przez otwarte okno izdebki, na tle ciemnego jeszcze po niedawnej burzy nieba widać było trzy wieże. Ratuszową najbliższą, dalej smukłą, połyskującą w słońcu nowiutką czerwoną dachówką wieżę kościoła świętego Jana Ewangelisty, za nią zaś okrągły stolb książęcego zamku. Wokół wieży kościoła śmigały jaskółki spłoszone niedawnym biciem dzwonów. Dzwony nie biły już od ładnych chwil paru, ale przesycone ozonem powietrze wciąż jeszcze zdawało się wibrować ich dźwiękiem.
Dzwony całkiem niedawno biły też z wież kościołów Najświętszej Marii Panny i Bożego Ciała. Wieże te nie były jednak widoczne z okienka izdebki na poddaszu drewnianego budynku, niczym jaskółcze gniazdo przylepionego do kompleksu hospicjum i klasztoru Augustianów. Była pora seksty. Mnisi zaczęli Deus in auditorium, a Reinmar z Bielawy, zwany przez przyjaciół Reinewanem, pocałował spocony obojczyk Adeli von Stercza, wyzwolił się z jej objęć i legł obok, dysząc na pościeli gorącej od miłości. Zza muru, od strony ulicy Klasztornej, dolatywały krzyki, turkot wozów, głuchy łomot pustych beczek, śpiewny brzęk cynowych i miedzianych naczyń. Była środa, dzień targowy, jak zwykle ściągający do Oleśnicy mnóstwo kupców i kupujących. Już śpiewają hymn, pomyślał Reinewan, rozleniwionym ruchem obejmując Adelę, pochodzącą z dalekiej Burgundii żonę rycerza Gelfrada von Stercza. Już hymn. Nie do wiary, jak prędko przemijają chwile szczęścia. Chciałoby się, by trwały wiecznie, a one przemijają niczym sen, jaki ulotny. Reinewan, mon amour. Mój boski chłopcze. Adela drapieżnie i zachłannie przerwała jego senną zadumę. Też była świadoma upływu czasu, ale najwyraźniej nie myślała trwonić go na filozoficzne rozważania. Adela była całkiem zupełnie, najzupełniej naga. Co kraj, to obyczaj, myślał Reinewan. Jakżeż ciekawym jest poznawanie świata i ludzi. Ślązaczki i Niemki, przykładowo, gdy przyjdzie co do czego, nigdy nie pozwalają podciągnąć sobie koszuli wyżej niż do pępka. Polki i Czeszki podciągają same i chętnie, powyżej piersi, ale za nic w świecie nie zdejmą całkiem. A Burgundki? O, te momentalnie zrzucają wszystko. Ich gorąca krew podczas miłosnych uniesień nie znosi widać na skórze ani szmatki. Ach, cóż za radość poznawać świat. Piękną musi być krainą Burgundia. Piękny być musi tamtejszy krajobraz. Góry strzeliste, pagórki strome, doliny. Ach, mon amour. Jęczała Adela von Stercza, lgnąc do dłoni Reinewana całym swym burgundzkim krajobrazem. Reinewan, nawiasem mówiąc, miał 23 lata. I świata poznał raczej niewiele. Znał bardzo mało Czeszek, jeszcze mniej Ślązaczek i Niemek, jedną Polkę i jedną Cygankę. A jeśli szło o inne narodowości, to tylko raz dostał kosza od Węgierki. Jego eksperiencje erotyczne w poczet imponujących zaliczone nie mogły być więc żadną miarą. Ba, były, szczerze powiedziawszy, dość mizerne, zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Ale i tak wbiły go w pychę i zadufanie. Reinewan, jak każdy buzujący testosteronem młodzik, miał się za wielkiego uwodziciela i miłosnego eksperta, przed którym ród niewieści nie ma żadnych tajemnic. Prawda jednak była taka, że dotychczasowe 11 schadzek z Adelą von Stercza nauczyły Reinewana więcej o Ars Amandi niż całe 3-letnie studia w Pradze. Reinewan nie połapał się jednak, że to Adela uczy jego. Pewien był, że w grze jest tu jego samorodny talent. Adele
Adela chwyciła Reinevana za kark i pociągnęła na siebie. Reinevan, uchwyciwszy to, co należało, kochał ją. Kochał mocno i zapamiętale i, jakby tego było mało, szeptał jej do ucha zapewnienia o miłości. No, był szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy. Szczęście, którym właśnie się upajał, Reinevan zawdzięczał pośrednio, ma się rozumieć, świętym pańskim. Bo to było tak. Czując skruchę za jakieś grzechy, znane tylko jemu i jego spowiednikowi, śląski rycerz Gelfrat von Stercza wybrał się na pądź pokutną do grobu świętego Jakuba. Ale w drodze zmienił plany. Uznał, że do Kompostelli jest zdecydowanie za daleko, a ponieważ święty Idzi też sroce spod ogona nie wyleciał, wtedy pielgrzymka do Saint-Gilles wystarczy w zupełności. Ale do Saint-Gilles nie było Gelfradowi dane dotrzeć również. Dojechał tylko do Dijon, gdzie trafem poznał 16-letnią burgundkę, prześliczną Adelę de Beauvoisin. Adela, która Gelfrada zauroczyła z kretesem, była sierotą. Miała dwóch braci hulaków i lekkoduchów, którzy bez mrugnięcia okiem wydali siostrę za śląskiego rycerza. Choć w mniemaniu braci Śląsk leżał gdzieś między Tygrysem a Eufratem, Stercza był w ich oczach idealnym szwagrem. Nie wykłócał się bowiem zanadto w sprawie posagu. Tymto sposobem burgundka trafiła do Heinrichsdorfu, wsi pod Ziębicami, którą Gelfrat dzierżył jako nadanie. W Ziębicach zaś, już jako Adela von Stercza, wpadła w oko Reinevanowi z Bielawy z wzajemnością. Krzyknęła Adela von Stercza, zaplatając nogi na plecach Reinevana. Nigdy w życiu nie doszłoby do tego achania. Wszystko skończyłoby się na rzucanych spojrzeniach i ukradkowych gestach, gdyby nie trzeci święty, Jerzy mianowicie. Na Jerzego bowiem Gelfrat von Stercza, podobnie jak reszta krzyżowców, klął się i przysięgał, dołączając we wrześniu roku 1422 do którejś tam z rzędu krucjaty antyhusyckiej, organizowanej przez kurfirsta brandenburskiego i margrabiów Miśni. Krzyżowcy wielkich sukcesów wtedy na swe konto nie zapisali. Weszli do Czech i bardzo szybko stamtąd wyszli, walki z husytami nie ryzykując w ogóle. Ale choć walk nie było, ofiary były. Jedną z nich okazał się Gelfrat właśnie, który niezwykle groźnie złamał nogę przy upadku z konia i obecnie, jak wynikało ze słanych do rodziny listów, nadal kurował się gdzieś w Pleissenlandzie. Adela zaś, słomiana wdowa, mieszkająca w tym czasie właśnie u rodziny męża w Bierutowie, mogła bez przeszkód schodzić się z Reinevanem w izdebce w kompleksie oleśnickiego klasztoru Augustianów niedaleko szpitala, przy którym Reinevan miał swą pracownię. Mnisi w kościele Bożego Ciała zaczęli śpiewać drugi z trzech przewidzianych na sekstę psalmów. Trzeba się pośpieszyć, pomyślał Reinevan. Przy kapitulum, a najdalej przy Kyrie, ani chwili po. Adela musi zniknąć z terenu hospicjum. Nikt nie powinien jej tutaj zobaczyć. Benedictus Dominus, in omnibus nos in directionem mentibus eorum. Anima nostra sicut passer eta est, bella creo venantium. Reinevan pocałował Adelę w biodro,
Potem zaś natchniony mnisim śpiewem mocno nabrał powietrza w płuca i zagłębił się w kwiaty henny i nardu, w szafran, w wonną trzcinę i cynamon, w mirrę i aloes i we wszelkie drzewa żywiczne. Adela wyprężona wyprostowała ręce i wpiła mu palce we włosy, łagodnymi ruchami bioder wspierając jego biblijne inicjatywy. Mon amour, mon magicien, boski chłopcze, czarodzieju! Sigunt figut in domino, sigunt mansion, non commovebitur in aeternum mare. Już trzeci psalm, pomyślał Reinevan. Jakżeż ulotne są chwile szczęścia. Revertere, zamruczał, klękając. Obróć się, obróć, szulamitko. Adela obróciła się, uklękła i pochyliła, chwytając mocno lipowych desek wezgłowia i prezentując Reinevanowi całe olśniewające piękno swego rewersu. Afrodyta Kalipygos, pomyślał zbliżając się do niej. Antyczne skojarzenia i erotyczny widok sprawiły, że zbliżał się niczym dopiero co wspomniany święty Jerzy, szarżujący z nastawioną kopią na smoka z Syleny. Klęcząc za Adelą jak król Salomon za tronem z drzewa libańskiego, uchwycił ją oburącz za winnicę Engadii. Do klaczy w zaprzęgu faraona, wyszeptał schylony nad jej karkiem, kształtnym jak wieża Dawida. Porównam cię, przyjaciółko moja. I porównał. Adela krzyknęła przez zaciśnięte zęby. Reinevan wolno przesunął dłonie wzdłuż jej mokrych od potu boków, wspiął się na palmę i pochwycił gałązki jej owocem brzemienne. Burgundka odrzuciła głowę jak klacz przed skokiem przez przeszkodę. Ut non extendat iusti ad iniquitatem manus suas. Piersi Adeli skakały pod dłonią Reinevana, jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli. Podłożył drugą dłoń pod jej gaj granatów. Duo, ubera tua, sicut duo, inuli. Caprale, gemelli, qui, pascuntum, in illibis, umbilicus, tuus, crater, tornatilis, numquam, indigens, oculis, venter tuus, sicut, acervus, tritici, vallatus, lilis. Kontrapunktowała nieznająca łaciny burgundka. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper et in saecula saeculorum. Mnisi śpiewali, a Reinevan, całując kark Adeli von Stercza, zapamiętały, oszalały, biegnąc przez góry, skacząc po pagórkach, saliens in montibus transiliens colles, był dla kochanki niczym młody jeleń na górach balsamowych. Super montes aromatum.
Uderzone drzwi otwarły się z hukiem i impetem. I to takim, że wyrwany z odrzwi skobel wyleciał przez okno jak meteor. Adela wrzasnęła cienko i przeraźliwie, a do izdebki wpadli bracia von Stercza. Z miejsca dało się miarkować, że nie była to wizyta przyjacielska. Reinevan stoczył się z łóżka, odgrodzony nim od intruzów porwał swe ubranie i jął je pośpiesznie wdziewać. Udało mu się to w znacznej mierze, ale tylko dlatego, że frontalny atak bracia Sterczowie zwrócili ku bratowi. Ty dziwko! Zaryczał Morold von Stercza, wywlekając nagą Adelę z pościeli. Ty wstrętna dziwko! Ty gamratko rozwiązła! Zawtórował Wittich, jego starszy brat. Zaś Wolfer, najstarszy po Gelfradzie, nie otworzył nawet ust. Blada wściekłość odebrała mu mowę. Z rozmachem uderzył Adelę w twarz. Burgundka wrzasnęła. Wolfer poprawił, tym razem na odlew. Nie masz się jej bić, Stercza! Zakrzyczał Reinevan, a głos łamał mu się i dygotał z popłochu i paraliżującego uczucia bez siły, powodowanych przez na wpół wciągnięte spodnie. Nie masz się! Słyszysz? Okrzyk wywarł skutek. Choć nie całkiem zamierzony. Wolfer i Wittich, zapominając na chwilę o niewiernej bratowej, przyskoczyli do Reinevana. Na chłopca zwalił się grad uderzeń i kopniaków. Skulił się pod ciosami, miast bronić się czy zasłaniać, uparcie wciągał spodnie. Jak gdyby nie były to spodnie wcale, lecz jakaś magiczna, zdolna zabezpieczyć i uchronić od ran zbroja. Jakiś zaklęty pancerz Astolfa czy Amadisa z Walii. Kątem oka dostrzegł, jak Wittich dobywa noża. Adela wrzasnęła. Zostaw! Warknął na brata Wolfer. Nie tu. Reinevan zdołał unieść się na kolana. Wittich, rozjuszony, z białą aż z wściekłości twarzą, doskoczył i walnął go pięścią, ciskając znowu o podłogę. Adela zakrzyczała świdująco, krzyk urwał się, gdy Morold uderzył ją w twarz i targnął za włosy. Nie waszcie się! Wyjęczał Reinevan. Jej bić, łajdacy! Ty psi synu! Wrzasnął Wittich. Poczekaj no! Przyskoczył, uderzył, kopnął raz, drugi. Przy trzecim Wolfer powstrzymał go. Nie tu! Powtórzył spokojnie, a był to spokój złowrogi. Na podwórze z nim. Zabieramy go do Bierutowa. Tę dziwkę też. Jestem niewinna! Zawyła Adela von Stercza. On mnie zauroczył! Oczarował! To czarownik! Le sorcier! Le diable! Morold uciął słowo. Stłumił je uderzeniem. Zamić, poćpiego! Warknął. Jeszcze damy ci sposobność pokrzyczeć. Zaczekaj jeno małość. Nie waszcie się jej bić! Wrzasnął Reinevan. Tobie też. Dorzucił ze swym groźnym spokojem Wolfer. Damy sposobność pokrzyczeć, kogutku. Noże, na dwór z nim. Droga z poddasza wiodła po dość stromych schodach. Bracia von Stercza strącili z owych Reinevana. Chłopiec spadł na podest, druzgocąc sobą część drewnianej balustradki. Nim zdołał się unieść, złapali go znowu i zrzucili wprost na podwórzec, na piach udekorowany parującymi kupami końskiego nawozu. Proszę, proszę, proszę! Powiedział trzymający konie Niklas Stercza, najmłodszy z braci wyrostek zaledwie. Któż to nam tu spadł? Ha? Byłbyś to Reinmar Bielał? Oczytalny mądrala, Bielał! Parsknął, stając nad gramolącym się z piachu Reinevanem, jęcz von Knobelsdorf, zwany Puchaczem, kmotr i familiant Sterczów. Wyszczekany mądrala Bielał! Poeta zafajdana! Dodał Dieter Haxt, kolejny przyjaciel rodziny. Abelard jeden! A żeby mu udowodnić, że i my oczytani, powiedział schodzący ze schodów Wolfer, to mu się zrobi to samo, co Abelardowi, złapanemu u Heloizy. Kropka w kropkę to samo. Co? Zielawa, jak ci się uśmiecha być kapłonem? Endosz się Stercza. Co? Co? Choć wydawało się to niemożliwe, Wolfer Stercza zbladł jeszcze bardziej. Kogutek jeszcze ośmiela się rozwierać dziobek? Ośmiela się piać? Daj mi wykowiec jęcz!
Nie śmiej go bić! Zupełnie niespodziewanie rozdarła się sprowadzana po schodach Adela, ubrana już, acz niekompletnie. Nie odważ się! Bo po wszystkich rozgłoszę jakiś ty, żeś się sam do mnie zalecał, obmacywał i do rozpusty namawiał za brata plecami, żeś mi zemstę przyrzekł, gdym cię precz przegnała. Dlategoś teraz taki... Zabrakło jej niemieckiego słowa, przez co całą tyradę diabli wzięli. Wolfer zaśmiał się tylko. Już ci... Zakpił. Będzie kto słuchał, Francuzicy, kurwy wszetecznej. Bykowiec, puchacz! Na podwórcu zaczerniło się nagle od augustiańskich habitów. Co tu się dzieje? Krzyknął sędziwy przeor Erasm Stein Keller, chudy i bardzo pożółkły staruszek. Cóż czynicie, chrześcijanie? Poszli won! Zaryczał Wolfer, strzelając z bykowca. Won! Golone pały, won! Dobry wieża, do modlitwy! Nie mieszać się do spraw rycerskich, bo bieda wam będzie, czarnuchy! Panie... Przeor złożył pokryte brunatnymi plamami dłonie. Wybacz im, albowiem nie wiedzą, co czynią. In nomine patris et filii. Morold! Wity! Wrzasnął Wolfer. Dawać tu gamratkę. Jęcz! Dieter! W pentagaszka! A może... Wykrzywił się milczący dotąd Stefan Rotkirś, kolejny przyjaciel domu. Za koniem go krzynkę powłóczymy? Może być. Ale wpierw go ćwiczę. Zamierzył się na wciąż leżącego Reinewana biczem, ale nie uderzył. Chwycony za rękę przez brata Innocentego. Brat Innocenty był słusznego wzrostu i postury, co znać było nawet mimo pokornego mniejszego przygarbienia. Jego chwyt unieruchomił rękę Wolfera niczym żelazna kluba. Stercza zaklął sprośnie, wyszarpnął się i z mocą pchnął zakonnika. Ale z równym powodzeniem mógł pchnąć stolb Oleśnickiego zamku. Brat Innocenty, przezywany przez konfratrów bratem insolentym, nawet nie drgnął. Sam natomiast zrewanżował się pchnięciem, które cisnęło Wolferem przez pół podwórza i zwaliło na kupę obornika. Przez moment panowała cisza. A potem wszyscy rzucili się na wielkiego mnicha. Puchacz, pierwszy, który doskoczył, dostał w zęby i pokulał się po piasku. Morold Stercza, walnięty w ucho, podreptał w bok z błędnym wzrokiem. Reszta oblazła augustianina jak mrówki. Wielka postać w czarnym habicie zupełnie znikła pod ciosami i kopniakami. Brat insolenty, choć tęgo bity, rewanżował się jednak równie tęgo i zupełnie nie po chrześcijańsku. Całkiem, ale to całkiem wbrew pokornej regule świętego Augustyna. Na ten widok zdenerwował się staruszek przeor. Poczerwieniał jak wiśnia, zaryczał jak lew i rzucił się w bitewną gęstwę, rażąc na prawo i lewo srogimi ciosami palisandrowego krucyfiksu. Pax! Wrzeszczał bijąc. Pax vobiscum! Miłuj bliźniego swego! Proximum tuum! Sicut te ipsum! Skurwysyny! Dieter Haxt kropnął go pięścią. Staruszek nakrył się nogami, jego sandały wyfrunęły w górę, opisując w powietrzu malownicze trajektorie. Augustianie podnieśli krzyk. Kilku zaś nie wytrzymało i runęło w bój. Na podwórcu zakotłowało się nie na żarty. Wypchnięty z zamętu Wolfer Stercza dobył korna i wywinął nim. Groziło, że poleje się krew. Ale Reinewan, który zdołał już wstać, zdzielił go w potylicę trzonkiem podniesionego z ziemi bykowca. Stercza złapał się za głowę i obrócił. Wtedy Reinewan z rozmachem chlasnął go batem przez twarz. Wolfer upadł. Reinewan rzucił się do koni. Adela! Tutaj! Do mnie! Adela nawet nie drgnęła. A malująca się na jej twarzy obojętność zadziwiała. Reinewan wskoczył na siodło. Koń zarżał i zatańczył. Adela! Morold, Witti, Haxt i Puchacz już biegli ku niemu. Reinewan obrócił konia, gwiznął przeszywająco i runął w galop prosto w furtę. Za nim! Zaryczał Wolfer Stercza. Na koń! Już za nim!
pierwszą myślą Reinevana było uciekać w stronę Bramy Mariackiej i dalej za miasto w spalickie lasy. Ulica Krowia okazała się jednak w kierunku bramy kompletnie zapchana wozami. Popędzany i płoszony krzykiem obcy koń wykazał nadto mnóstwo własnej inicjatywy, w rezultacie której, zanim tak na dobre zorientował się w sprawie, Reinevan mknął już cwałem w stronę rynku, rozbryzgując błoto i rozpraszając przechodniów. Nie musiał się oglądać, by wiedzieć, że pogoń ma na karku. Słyszał dudnienie kopyt, rżenie koni, dzikie ryki stelczów i wściekłe wrzaski potrącanych ludzi. Uderzył konia piętą w słabiznę, w cwale zawadził i obalił niosącego kosz piekarza. Chleby, buły i rogale grabem poleciały w błoto, które za chwilę wgniotły je podkowy koni sterczu. Reinevan nie obejrzał się nawet. Bardziej niż to, co za nim, interesowało go, co przed nim. A przed nim rósł w oczach wózek z piętrzącym się wysoko chrustem. Wózek tarasował niemal całą uliczkę, a w miejscu, którego nie tarasował, kucała grupka półnagich dzieci, zajętych wygrzebywaniem z gnoju czegoś niezwykle interesującego. Mamy cię, Biela! Zaryczał z tyłu Wolfer Stercza, też widząc, co na drodze. Koń rwał tak, że nie było mowy o wstrzymaniu go. Reinevan przywarł do grzywy i zamknął oczy. Dzięki temu nie widział, jak półnagie dzieciaki rozprysnęły się z szybkością i gracją szczurów. Nie obejrzał się, nie widział więc również, jak ciągnący wózek z chrustem chłop w baranicy obrócił się ogłupiały nieco, obracając zarazem dyszel i wózek. Nie widział też tego, jak na obrócony wózek wpadli sterczowie, ani tego, jak jęcz Knobelsdorf wyfrunął z siodła i zmiótł sobą połowę wiezionego na wózku chrustu. Reinevan przecwałował Świętojańską między ratuszem a domem burmistrza, w pełnym pędzie wpadł na ogromny oleśnicki rynek. Problem polegał na tym, że rynek, choć ogromny, roił się od ludzi i rozpętało się pandemonium. Biorąc kierunek na południową pierzeję i widoczny nad nią pękaty czworobok wieży nad bramą Oławską, Reinevan galopował wśród ludzi, koni, wołów, świń, wozów i straganów, zostawiając za sobą pobojowisko. Ludzie wrzeszczeli, wyli, kleli, bydło ryczało, nierogacizna kwiczała, przewracały się kramy i ławki, z których gradem leciały dookoła najrozmaitsze przedmioty. Garnki, miski, cebry, motyki, orzogi, rybackie więcierze, owcze skóry, filcowe czapki, lipowe łyżki, łojowe świece, łapcie z łyka i gliniane kogutki z gwizdawką. Deszczem sypały się też wokół produkty spożywcze. Jaja, sery, wypieki, groch, kasza, marchew, rzepa, cebula, nawet żywe raki. Latało w obłokach pierza i darło się na różne głosy najrozmaitsze ptactwo. Wciąż siedzący na karku Reinevana sterczowie dopełniali dzieła zniszczenia. Spłoszony przylatującą mu tuż przed nosem gęsią koń Reinevana szarpnął się i wpadł na stragan z rybami, druzgocząc skrzynki i wywalając beczki. Rozsierdzony rybak z rozmachem walnął kaszorkiem, chybiając Reinevana, ale trafiając w zad konia. Koń zarżał i rzucił się w bok, przewracając przenośny kram z nićmi i tasiemkami. Przez kilka sekund tańczył w miejscu, taplając się w srebrzystej, śmierdzącej masie płoci, leszczy i karasi, pomieszanych z ferią kolorowych szpulek. Reinevan nie spadł jedynie cudem. Kątem oka dostrzegł, jak handlarka nici biegnie ku niemu z wielkim toporem. Bóg jeden tylko wie, do czego służącym w nicianym handlu. Wypluł przyklejone do warg gęsie pierze, opanował konia i pogalopował w uliczkę rzeźniczą. Skąd, jak wiedział, do bramy Oławskiej było już tuż, tuż. Ja ci urwę, Bielawa! Ryczał z tyłu Wolfer Stercza. Urwę! I do gardzieli wpłoczę! Całuj mnie, wzyć! Ścigających było już tylko czterech. Rotkilsia ściągnęli z konia i turbowali właśnie rozjuszeni rynkowi przekupnie. Reinevan pomknął jak strzała szpalerem wiszących za nogi tuż. Rzeźnicy uskakiwali w popłochu, ale i tak obalił jednego niosącego na ramieniu wielki wołowy udziec. Obalony runął wraz z udźcem pod kopyta konia Witticha.
koń spłoszył się i stanął dęba. Z tyłu wpadł na niego koń Wolfera. Wittich zleciał z kulbaki wprost na rzeźniczą ladę, nosem w wątroby, płucka i cynadry. Z góry spadł na niego Wolfer. Stopa uwięzła mu w strzemieniu. Nim się wyzwolił, rozwalił sobą sporą część jatek i po uszy utrytłał w błocie i jusze. Reinewan szybko i w ostatniej chwili schylił się nad koński kark, mieszcząc się tym samym pod drewnianym szyldem z wymalowanym łbem prosiaka. Następujący mu napięty Dieter Haxt nie zdążył się schylić. Decha z kontrefektem radośnie uśmiechniętej świnki walnęła go w czoło, aż się rozległo. Dieter wyleciał z kulmaki, runął na kupę odpadków, płosząc koty. Reinewan obejrzał się. Ścigał go już tylko Niklas. W pełnym galopie wypadł z zaułka rzeźników na placyk, na którym pracowali garbarze. A gdy wprost przed nosem wyrósł mu nagle obwieszony mokrymi skórami stelaż, poderwał konia i zmusił go do skoku. Koń skoczył, a Reinewan nie spadł. Znowu cuda. Niklas nie miał tyle szczęścia. Jego koń wrył się przed stelażem i staranował go, ślizgając się w błocie, schlawkach mięsa i tłustych ochłapach. Najmłodszy stercza fiknął przez koński łeb, bardzo, ale to bardzo pechowo, pachwiną i brzuchem wprost na pozostawioną przez garbarzy kosę do mizdrowania. Początkowo Niklas w ogóle nie pojął tego, co się stało. Zerwał się z ziemi, dopadł konia. Dopiero gdy wierzchowiec zachrapał i odstąpił, ugięły się pod nim i złamały kolana. Nadal niezbyt wiedząc, co się dzieje, najmłodszy stercza pojechał po błocie zacofającym się i chrapiącym panicznie koniem. Wreszcie puścił wodze i spróbował wstać. Zorientował się, że coś jest nie tak. Spojrzał na swój brzuch i zakrzyczał. Klęczał pośród szybko rosnącej kałuży krwi. Nadjechał Dieter Haxt, wstrzymał konia, zeskoczył z siodła. To samo zrobili po chwili Wolfer i Wittich sterczowie. Niklas usiadł ciężko, spojrzał znów na swój brzuch, krzyknął, a potem rozpłakał się. Oczy zaczęły zachodzić mu mgłą. Chlustająca z niego krew mieszała się z krwią zarżniętych turankiem wołów i wieprzy. Niklas! Niklas stercza zakaszlał, zachłysnął się i umarł. Już nie żyjesz, Reinewanie Bielał! Zaryczał w kierunku bramy blady z wściekłości Wolfer stercza. Dopadnę cię, zabiję, zniszczę, wygubię wraz z całym twym żmijowym rodem! Wraz z całym twym żmijowym rodem! Słyszysz? Reinewan nie słyszał. Wśród łomotu podków o dyle mostu wyjeżdżał właśnie z leśnicy i walił na południe wprost na wrocławski trakt. Rozdział drugi, w którym słuchacz dowiaduje się o Reinewanie jeszcze więcej, a to z rozmów, jakie o nim wiodą różni ludzie, tak życzliwi, jak i wprost przeciwnie. W tym czasie sam Reinewan błąka się po podoleśnickich lasach. Opisu tego błąkania autor słuchaczowi skąpi, toteż słuchacz nolens volens musi sam je sobie wyobrazić. Siadajcie się, siadajcie za stół, panowie. Zaprosił rajców Bartłomiej Zaks, burmistrz Oleśnicy. Co kazać podać? Z win, szczerze rzekszy, nie mam niczego, czym bym mógł zaimponować. Lecz piwo, oho, dziś mi wprost ze Świdnicy dowieziono. Przedni leżak pierwszego waru, z głębokiej zimnej piwniczki. Piwa tedy, piwa, o, panie Bartłomieju. Zatarł dłonie Jan Hofrichter, jeden z bogatszych kupców miasta. Nasz to trunek. Piwo. Winem niechaj szlachta i różni pankowie trzewia sobie kwaszą. Za przeproszeniem waszej wielebności. Nie, nic to. Uśmiechnął się ksiądz Jakub von Gall, proboszcz od świętego Jana Ewangelisty. Jam już nie szlachcic, jam pleban. A pleban, jak z samej nazwy zgadnie, zawsze z ludem. Wtedy i mnie piwem gardzić nie przystoi. A napić się mogę, bo niespór odprawiony.
Siedli za stołem w wielkiej, niskiej, surowo bielonej ratuszowej sali, zwykłym miejscu obrad magistratu. Burmistrz na swym zwykłym krześle, plecami do komina, ksiądz Gall obok, twarzą ku oknu. Naprzeciw siadł Hofrichter, obok niego Łukasz Frydman, wzięty i majętny złotnik w swym modnie watowanym wamsie i aksamitnym rondlecie na ufryzowanej głowie, wyglądający iście jak szlachcic. Burmistrz odchrząknął, nie czekając na służbę z piwem, rozpoczął. I cóż to mamy? Przemówił, splatając dłonie na wydatnym brzuchu. Cóż to zafundować nam raczyli w naszym grodzie szlachetni, pasowani panowie rycerze? Bijatyka u augustianów, konne tego tam gonitwy ulicami miasta, tumult na rynku, kilku poturbowanych, w tym jedno dziecko poważnie, poniszczony dobytek, zmarnowany towar, znaczne straty tego tam materialne. Do odwieczerza niemal pchali mi się tu mercatores et institores z żądaniami odszkodowań. Zaprawdę powinienem odsyłać ich z pretensjami do panów Sterczów, do Biurutowa, Lednej i Sztercendorfu. Lepiej nie. Poradził sucho Jan Hofrichter. Choć i jam zdania, że panowie rycerze ostatnio ponad miarę się nam rozwydrzyli. Nielza zapominać ni o sprawy przyczynach, ni o skutkach owej. Skutkiem zaś, skutkiem tragicznym jest śmierć młodego Niklasa de Stercza. A przyczyną wszeteczeństwo i rozpusta. Sterczowie bronili honoru brata, gonili za Gaszkiem, co bratową uwiódł, skalał łoże małżeńskie. Prawda, że w zapale przesadzili owsinek. Kupiec umilkł pod znaczącym spojrzeniem księdza Jakuba, bo gdy ksiądz Jakub sygnalizował spojrzeniem chęć wypowiedzenia się, milkł nawet sam burmistrz. Jakub Gall był nie tylko proboszczem miejskiej fary, ale zarazem sekretarzem księcia oleśnickiego Konrada i kanonikiem w kapitule katedry wrocławskiej. Cudzołóstwo jest grzechem, przemówił ksiądz, prostując za stołem swą chudą postać. Cudzołóstwo jest też przestępstwem, ale za grzechy karze Bóg, a za przestępstwo prawo. Samosądów zaś i mordów nie usprawiedliwia nic. Oto to! Wpadł w kredo burmistrz, ale zaraz umilkł i poświęcił się piwu, które właśnie podano. Niklas Stercza, co nas boli wielce, dodał ksiądz Gall, zginął tragicznie, ale wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ale gdyby Wolfer z kompanią dopadli Rheinmara de Bielau, mielibyśmy w naszej jurysdykcji do czynienia z zabójstwem. Nie wiada zresztą, czy nie będziemy mieli. Przypominam, że przeor Steinkeller, dotkliwie pobity przez sterczów świątobliwy starzec, leży bez ducha u augustianów. Jeśli z tego pobicia zemrze, będzie problem. Dla sterczów właśnie. Względem zaś przestępstwa cudzołóstwa, złotnik Łukasz Frydman przyjrzał się pierścieniom na swych wypielęgnowanych palcach. To zwłaszcza, panowie szanowni, że nie nasza to wcale jurysdykcja. Choć w Oleśnicy miała miejsce rozpusta, delikwenci nie nam podlegają. Gelfrat Stercza, zdradzony małżonek, jest wasalem księcia Ziembickiego. Podobnie uwodziciel, młody medyk Rheinmar de Bielau. U nas zdarzyła się rozpusta i u nas było przestępstwo, rzekł twardo Hofrichter. I to nie błahe, jeśli temu wierzyć, co małżonka Sterczowa u augustianów wyznała. Że ją medykus czarami omamił i czarnoksięstwem do grzechu przywiódł, przymusił niechcącą. Wszystkie tak mówią, zahuczał z wnętrza kufla burmistrz. Zwłaszcza, dodał bez emocji złotnik, kiedy im nóż do gardła przykłada ktoś pokroju Wolfera de Stercza. Dobrze powiedział wielebny ojciec Jakub, że cudzołóstwo to przestępstwo. Krimen, a jako takie wymaga śledztwa i sądu.
Nie chcemy tu rodowych wróżb ani bitew na ulicach. Nie dopuścimy, by rozbestwieni pankowie podnosili tu rękę na duchownych, wywijali nożami i tratowali ludzi na placach. W Świdnicy za to, że płatnerza uderzył i kordem groził, poszedł do wieży jeden z panewiców. I tak ma być. Nie mogą wrócić czasy rycerskiej samowoli. Sprawa musi trafić przed księcia. Tym bardziej, potwierdził kiwnięciem głowy burmistrz, że Reinmar z Bielawy to szlachcic, a Adela Sterczowa to szlachcianka. Jego nie możemy wychłostać, ani jej jak byle gamratkę z miasta wyświęcić. Sprawa musi iść przed księcia. Spieszyć się z tym nie należy, ocenił, patrząc w sufit, proboszcz Jakub Gall. Książę Konrad wyjeżdża do Wrocławia. Przed wyjazdem bez liku spraw ma na głowie. Plotki, jak to plotki, zapewne już do niego dotarły, ale nie czas, by te plotki uoficjalniać. Dość będzie sprawę księciu przedłożyć, gdy wróci. Do tego czasu wiele samo może się rozwiązać. Też tak uważam. Kiwnął znowu głową Bartłomiej Zaks. I ja, dodał złotnik. Jan Hofrichter poprawił kuni kołpak, zdmuchnął pianę z kufla. Księcia, orzekł, informować póki co nie stoi. Zaczekamy, aż wróci. W tym zgadzam się z wami, szanowni, ale święte oficjum powiadomić mus nam. I to szybko. O tym, cośmy u medykusa w pracowni znaleźli. Nie kręćcie głową, panie Bartłomieju, nie róbcie mincny, panie Łukaszu. A wy, wielebny, nie wzdychajcie i nie liczcie much na powale. Tak mi do tego pilno, jako i wam. Tak samo pragnę tu inkwizycji, jak i wy. Ale przy otwarciu pracowni było wiele osób. A gdzie jest wiele osób, tam zawsze wielce odkrywczy chyba nie będę. Przynajmniej jeden się znajdzie taki, co inkwizycji donosi. A gdy się zjawi w Oleśnicy wizytator, nas pierwszych zapyta, czemuśmy zwlekali. Ja zaś, proboszcz Gall oderwał wzrok od sufitu, zwłokę wyjaśnię. Ja osobiście, bo moja to fara i na mnie spoczywa obowiązek informowania biskupa i inkwizytora papieskiego. Do mnie też należy ocena, czy zaistniały okoliczności wzywanie i trudzenie kurii i oficjum uzasadniające. Czarownictwo, o którym wydzierała się u augustianów Adela Sterczowa, okolicznością nie jest? Pracownia nie jest? Alchemiczny alembik, pentagram na podłodze nie są? Mandragora? Trupie czaszki, trupie ręce, kryształy i zwierciadła? Butle i flakony, diabli wiedzą, z jakim plugastwem czy jadem. Żaby i jaszczurki w słojach okolicznościami nie są? Nie są. Inkwizytorzy to ludzie poważni. Ich rzecz to inkwizycjo de articulis fidei. Nie zaś babskie bajania, zabobony, żaby. Tym ja nie myślę zawracać im głowy. A księgi? Te, które tutaj leżą, no. Księgi, odrzekł spokojnie Jakub Gall. Należy wpierw przestudiować wnikliwie i bez pośpiechu. Święte oficjum nie zabrania czytania ani posiadania ksiąg. O. We Wrocławiu, rzekł ponuro Hofrichter, dopiero co dwóch poszło na stos. Wieść głosi, że za posiadanie księgi właśnie. Niech bynajmniej nie za księgi, zaprzeczył sucho proboszcz. Lecz za kontumację, za hardą odmowę wyparcia się głoszonych treści w księgach owych zawartych, wśród których były pisma Wiklefa i Husa, Lollardzki Floretus, artykuły praskie i liczne inne husyckie libelle i manifesty. Czegoś podobnego nie widzę tu wśród książek zarekwirowanych w pracowni Reinmara z Bielawy. Widzę tu niemal wyłącznie dzieła medyczne, będące zresztą w większości lub w całości nawet własnością skryptorium klasztoru augustianów. Powtarzam,
Jan Hofrichter wstał, podszedł do wyłożonych na stole ksiąg. Powtarzam, wcale mi się nie pali do biskupiej ani do papieskiej inkwizycji. Na nikogo donosić nie chcę i nikogo widzieć skwierczącym na stosie. Ale tu i o nasze zatki idzie, by i nas o te księgi nie oskarżono. A cóż tu mamy, prócz Galena, Pliniusza i Strabona? Saladinus de Asculo. Compendium aromatorium. Scribonius largus. Compositiones medicamentorum. Bartolomeus Anglicus de proprietatibus rerum. Albertus Magnus de vegetalibus et plantis. Magnus. Przydomek iście godny czarownika. A tu proszę bardzo. Sabur ben sal. Abu Bekr al-Razi. Poganie Saraceni. Tych Saracenów... wyjaśnił spokojnie, oglądając swe pierścienie, Łukasz Frydman. Wykłada się na chrześcijańskich uniwersytetach. Jako medyczne autorytety. A ten wasz czarownik to Albert Wielki. Biskup Ratyzbony, uczony teolog. Tak powiadacie? Spójrzmy dalej. O, cause et cure napisane przez Hildegarde z Bingen. Pewnie czarownica ta Hildegarda. Nie bardzo. Uśmiechnął się ksiądz Gall. Hildegarda z Bingen, prorokini, zwana Sybillą Reńską, zmarła w aurze świętości. Ha! Ale jeśli tak twierdzicie, a cóż to jest? John Gerard, General Historie of Plantes. Ciekawe po jakiemu, to po żydowsku chyba. Ale to pewnie kolejny jakiś święty. Tu zaś mamy Herbarius, przez to Massa de Bohemia. Jak powiedzieliście? Uniósł głowę ksiądz Jakub. Tomasza Czecha. No, tak tu stoi. Pokażcie. Ciekawe, ciekawe. Wszystko, jak się okazuje, zostaje w rodzinie i wokół rodziny się kręci. Jakiej rodziny? Tak rodzinnej. Łukasz Frydman nadal zdawał się interesować wyłącznie swymi pierścieniami. Że bardziej nie można. Tomasz Czech, czyli Behem, autor tego herbariusza, to pradziad naszego Reinmara. Amatora cudzych żon, który tyle nam tu narobił zamieszania i kłopotów. Tomasz Behem. Zmarszczył czoło burmistrz. Zwany też Tomaszem Medykiem. Słyszałem. Był druhem któregoś z książąt. Nie pamiętam... Księcia Henryka VI Wrocławskiego. Pośpieszył ze spokojnym wyjaśnieniem złotnik Frydman. Faktycznie był ów Tomasz jego przyjacielem. Wybitny był to ponoć uczony. Zdolny lekarz. Studiował w Padwie, Salerno i w Montpellier. Mówili też... wtrącił Hofrichter już od paru chwil, kiwnięciami głowy potwierdzający, że również sobie przypomniał. Że był czarownikiem i kacerzem. Przyczepiłeś się, panie Janie. Skrzywił się burmistrz. Do tego czarownictwa jako pijawka. Daruj sobie. Tomasz Behem... pouczył surowym z lekka głosem proboszcz. Był duchownym, kanonikiem wrocławskim, potem nawet sufraganem diecezji i tytularnym biskupem Sarepty. Znał osobiście papieża Benedykta XII. O owym papieżu też różnie mówiono. Nie myślał rezygnować Hofrichter. A zdarzało się czarownictwo i między infułatami. Inkwizytor Schwenzkefeld za jego czasu... Zostawcie to wreszcie! Uciął ksiądz Jakub. Co innego nas tu zajmować winno? W samej rzeczy. Potwierdził złotnik. Ja akurat wiem, co. Książę Henryk nie miał męskiego potomka, miał tylko 3 córki. Z najmłodszą Małgorzatą nasz ksiądz Tomasz pozwolił sobie na romans.
książę do tego dopuścił? Aż taka była to przyjaźń. Książę nie żył już wówczas. Wyjaśnił znowu złotnik. Księżna Anna zaś albo nie wiedziała, co się święci, albo wiedzieć nie chciała. Tomasz Bechem nie był jeszcze wówczas biskupem, ale był w znakomitej komitywie z resztą Śląska. Z Henrykiem Wiernym na Głogowie, Kazimierzem na Cieszynie i Frysztacie, Bolkiem Małym, Świdnicko-Jaworskim, Władysławem Bytomsko-Kozielskim, Ludwikiem z Brzegu. No bo też i wyobraźcie sobie, panowie, ktoś, kto nie tylko, że bywa w Awinionie u Ojca Świętego, ale jeszcze potrafi usunąć kamienie moczowe tak zręcznie, że pacjent nie dość, że po operacji ma jeszcze kuśkę, to owa nawet mu staje. No, jeśli nawet nie codziennie, no, to jednak. Choć może i brzmi to jak krotochwila. Ja bynajmniej nie żartuję. No, powszechnie się mniema, że to dzięki Tomaszowi do dziś mamy jeszcze piastów na Śląsku. Pomagał bowiem z równą wprawą mężczyznom, jak i kobietom. A także parom, jeśli panowie rozumieją, co mam na myśli. Boję się, rzekł burmistrz, że nie. Potrafił pomóc stadu, któremu nie wiodło się w łożnicy. No, teraz rozumiecie? Teraz? Ha. Kiwnął głową Jan Hofrichter. Znaczy się, wrocławską księżniczkę przechędożył, też pewnie wedle medycznej sztuki. Naturalnie było z tego dziecko. Naturalnie. Potwierdził ksiądz Jakub. Sprawę załatwiono zwykłą modą. Małgorzatę zamkniętą u Klarysek, dzieciak trafił do Oleśnicy, do księcia Konrada. Konrad wychowywał go jak syna. Mhm. Tomasz Bechem stawał się coraz większą figurą wszędzie na Śląsku. W Pradze, u cesarza Karola IV, w Awinionie. Dlatego chłopak karierę miał zapewnioną już w dzieciństwie. Karierę duchowną, ma się rozumieć. Zależną od tego, jakim wykaże się rozumem. Byłby głupi, dostałby wiejską farę. Byłby średnio głupi, zrobiono by go opatem gdzieś u cystersów. Byłby mądry, czekała na niego kapituła którejś z kolegiat. Jaki się okazał? Nie głupi. Przystojny jak ojciec i waleczny. Zanim ktokolwiek zdołał coś przedsięwziąć, przyszły ksiądz już bił się z Wielkopolanami u boku młodszego księcia, przyszłego Konrada Starego. Bił się tak dzielnie, że nie było wyjścia. Pasowano go na rycerza z nadaniem. Tymto sposobem umarł księżyk Tymo, niech żyje ryter Tymo Bechem z Bielawy, von Bielał. Rycerz Tymo, który wkrótce nieźle się skoligacił, poślubiając najmłodszą córkę Heidenreicha, Nosztica. Nosztic dał córkę kleszemu Benkartowi? Klecha, rodzic Benkarta, został tymczasem wrocławskim sufraganem i biskupem Sarepty. Znał się z Ojcem Świętym, doradzał Wacławowi IV i był za pan brat ze wszystkimi książętami Śląska. Stary Heidenreich zapewne sam i ochotnie snębił mu córeczkę. To możliwe. Ze związku Nosztycówny z Tymonem de Bielał zrodzili się Henryk i Tomasz. W Henryku odezwała się widać krew dziada, bo został księdzem. Odbył studia w Pradze i do śmierci, całkiem niedawnej, był scholastykiem u Świętego Krzyża we Wrocławiu. Tomasz zaś pojął Boguszkę, córkę Mikszy z Prochowic i spłodził z nią dwoje dzieci. Piotra, zwanego Peterlinem, i Reinmara, zwanego Reinewanem. Peterlin, czyli Pietruszka, i Reinewan, czyli Wrotycz. Takie warzywno-ziołowe kognomeny pojęcia nie mam. Sami sobie je wydumali, czy to fantazja ojca. Ów zaś
jeśli już przy nim jesteśmy, poległ pod Tannenbergiem. Po czyjej stronie? Po naszej, chrześcijańskiej. Jan Hofrichter pokiwał głową, łyknął z kufla. A ów Reinman Reinewan, zwykły dobierać się do cudzych żon, kim on jest u Augustianów? Oblatem? Konwersem? Nowicjuszem? Reinmar Bielał. Uśmiechnął się ksiądz Jakub. Jest medykiem. Szkolonym w Pradze na Uniwersytecie Karola. Jeszcze przed studiami chłopiec uczył się w szkole katedralnej we Wrocławiu. Potem poznawał arkana zielarstwa u aptekarzy świdnickich i u duchaków w hospicjum brzeskim. To właśnie duchacy i stryj Henryk, scholastyk wrocławski, umieścili go u naszych augustianów w leczeniu ziołami wyspecjalizowanych. Chłopak uczciwie i z sercem, dowodząc powołania, popracował dla szpitala i leprozorium. Potem, jak się rzekło, studiował medycynę w Pradze. Też zresztą za protekcją stryja i za pieniądze, jakie stryj miał z kanonii. Na studiach przykładał się, widać, bo już po 2 latach był bakałarzem sztuk, artium baccalaureus. Z Pragi wyjechał zaraz po... Zaraz po defenestracji. Nie bał się dokończyć burmistrz? Co jawnie pokazuje, że nic go z husycką tego tam herezją nie łączy. Nic go z nią nie łączy. Potwierdził spokojnie złotnik Frydman. Wiem to dobrze od syna, który w tym czasie również w Pradze studiował. Bardzo dobrze też się stało. Dodał burmistrz Zaks. Że Reine van na Śląsk powrócił, i dobrze, że do nas, do Oleśnicy, nie zaś do księstwa Ziębickiego, gdzie brat jego u księcia Jana rycersko służy. To dobry chłopak, rozumny, choć młody, a w leczeniu ziołami tak zmyślny, że mało podobnych znajdziesz. Żonie mojej czy raki, co się jej na tego tam ciele pojawiły, wyleczył. Córkę zaś z kaszlu ustawicznego uzdrowił. Mnie na oczy, co mi ropiały, dał odwar. Przeszło, jak ręką odjął. Burmistrz zamilkł, zachrząkał, wsunął dłonie w obszyte futrem rękawy Deli. Jan Hofrichter popatrzył nań bystro. Tym sposobem, oświadczył, nareszcie przejaśniło mi się w głowie z owym Reinewanem. Już wszystko wiem. Choć bękarcią modą, ale krew piastowska. Syn biskupi, ulubieniec książąt, krewniak nosztyców, synowiec scholastyka wrocławskiej kolegiaty. Dla synów bogaczy kompanion do studiów. Do tego jakby nie dosyć wzięty medyk, niemal cudotwórca, umiejący zaskarbić sobie wdzięczność możnych. A z czegoż to was wyleczył, wielebny ojcze Jakubie? Z jakiej ciekawość przypadłości? Przypadłości, rzekł zimno proboszcz, to żaden temat do debat. Powiedzmy więc bez detali, że wyleczył. Kogoś takiego, dodał burmistrz, nie warto tracić. Żal dać takiemu zginąć w rodowej wróżdzie dlatego jeno, że zapomniał się dla pary pięknych tego tam oczu. Niechże służy społeczności, niechże leczy, skoro umie. Nawet, parsknął Hofrichter, z wykorzystaniem pentagramu na podłodze. Jeśli leczy, rzekł poważnie ksiądz Gall. Jeśli pomaga, jeśli uśmierza bóle, to nawet. Takie zdolności to dar Boży. Pan obdarza nimi wedle swej woli, wedle sobie jeno znanego zamiaru. Spiritus flat ubi vult. Nie nam dróg jego dociekać. Amen, podsumował burmistrz. Krótko mówiąc, nie rezygnował Hofrichter, ktoś taki jak Reinawan winien być nie może. O to idzie? Kto jest bez winy? Odrzekł z kamienną twarzą Jakub Gall. Niechaj pierwszy rzuci kamieniem, a Bóg nas wszystkich osądzi. Przez chwilę panowała cisza. Tak głęboka, że dało się słyszeć szelest skrzydełek ciem tłukących się u okien.
Z ulicy Świętojańskiej dobiegło przeciągłe i śpiewne zawołanie strażnika miejskiego. Tak tedy reasumując... Burmistrz wyprostował się za stołem tak, że wparł się weń brzuchem. Tumultu w grodzie naszym oleśnicy winni są bracia Sterczowie. Szkód materialnych i obrażeń cielesnych na rynku powstałych winni są Sterczowie. Zdrowia utraty, a nie daj Boże śmierć jego wielebności przeora Steinkellera winni są bracia Sterczowie. Oni i tylko oni. To zaś, co przydarzyło się Niklasowi von Stercza, było nieszczęśliwym tego tam wypadkiem. Tak księciu rzecz przedstawim, jeno wróci. Jest zgoda? Jest zgoda. Consensus omnium. Concordi voce. A gdyby się gdzie Reinevan objawił... Dodał po chwili milczenia proboszcz Gall. Doradzam pojmać go cichcem i zamknąć. Tu, w naszym ratuszowym karcerku, dla jego własnego bezpieczeństwa. Dopokąd sprawa nie ucichnie. Dobrze by było. Dorzucił, oglądając swe pierścienie, Łukasz Frydman. Zrobić to szybko. Zanim o całej aferze dowie się tammo Stercza. Wychodząc z ratusza wprost w mrok ulicy Świętojańskiej, kupiec Hofrichter kątem oka złowił ruch na oświetlonej księżycem ścianie wieży. Przesuwający się niewyraźny kształt. Nieco poniżej okien miejskiego trębacza, a powyżej okien komnaty, w której dopiero co skończyła się rada. Spojrzał, osłaniając oczy przed przeszkadzającym światłem niesionej przez pachołka latarni. Ki diabeł, pomyślał. Co to tam łazi po murze? Puchacz? Sowa, nietoperz? A może... Jan Hofrichter wzdrygnął się, przeżegnał znowu, aż na uszy wcisnął kuni kołpak, otulił szubą i szparko ruszył w stronę domu. Nie widział więc, jak wielki pomórnik rozpostarł skrzydła, sfrunął z parapetu i bezszelestnie jak duch, jak nocny upiór, poszybował nad dachami miasta. Apeczko Stercza, panna Lednej, nie lubił bywać na zamku Sterzendorf. Powód był jeden i to prosty. Sterzendorf był siedzibą Tamona von Stercza, głowy, seniora i patriarchy rodu. Względnie, jak mówili niektórzy, tyrana, despoty i dręczyciela. W komnacie było duszno i ciemno. Tammo von Stercza nie pozwalał otwierać okien w obawie, by go nie zawiało. Okiennice też musiały stale być zamknięte, bo światło raziło oczy kaleki. Apeczko był głodny i zakurzony po podróży, ale nie było czasu ani na posiłek, ani na ochędożenie. Stary Stercza nie lubił czekać. Nie zwykł też częstować gości, zwłaszcza rodziny. Apeczko łykał tedy ślinę, by zwilżać gardło. Niczego do picia nie podano mu, rzecz jasna. I relacjonował Tammonowi oleśnickie wydarzenia. Robił to niechętnie, ale cóż, mus. Kaleka czy nie, paralityk czy nie, Tammo był seniorem rodu. Seniorem nietolerującym nieposłuszeństwa. Starzec słuchał relacji, rozparty na krześle w zwykłej dla siebie niewiarygodnie koślawej pozie. Stary pokręcony piernik, pomyślał Apeczko. Cholerny połamany dziadyga. Przyczyny stanu, w jakim znajdował się patriarcha rodu Sterczów, nie do końca i nie wszystkim były znane. Zgoda panowała co do jednego. Tammona trafił szlak, albowiem Tammo się wściekł. Jedni twierdzili, że starzec wściekł się na wieść, że jego osobisty wróg, znienawidzony książę wrocławski Konrad, otrzymał sakrę biskupią i stał się najpotężniejszą osobistością Śląska.
Jeszcze inni zapewniali, że feralny wybuch spowodowała teściowa Anna z Pogorzelów, przypaliwszy Tammonowi jego ulubione danie, kaszę gryczaną ze skwarkami. Jak tam było, naprawdę nie odgadnąć. Rezultat jednak był widomy i nie do przeoczenia. Stercza po wypadku mógł poruszać, niezdarnie zresztą, tylko lewą ręką i lewą stopą. Prawą powiekę miał opadniętą zawsze. Spod lewej, którą czasami podnieść zdołał, cięgiem wypływały śluzowate łzy, a z kącika przykurczonych w koszmarny grymas ust ciekła ślina. Wypadek spowodował też zupełną niemal utratę mowy, stąd wziął się przydomek starca Balbulus, jąkała bełkotacz. Utrata zdolności mówienia nie pociągnęła jednak za sobą tego, na co liczyła cała rodzina. Utraty kontaktu ze światem. O nie! Pan na Sterzendorfie nadal trzymał ród w garści i był postrachem wszystkich. A to, co miał do powiedzenia, mówił. Zawsze miał bowiem na podorędziu kogoś, kto potrafił zrozumieć i przełożyć na ludzki język jego gulgoty, harkoty, bełkoty i okrzyki. Tym kimś było z reguły dziecko, któreś z licznych wnucząt lub prawnucząt Balbulusa. Teraz tłumaczką była 10-letnia Ofka von Barut, która siedząc u nóg starca stroiła lalkę w strzępki kolorowych szmatek. Tak tedy... Apeczko Stercza skończył opowiadać i odchrząknąwszy przeszedł do konkluzji. Wolfer przez posłańca prosił uwiadomić, że ze sprawą upora się rychło, że Reinmar Bielał będzie schwytany na trakcie wrocławskim i poniesie karę. Teraz jednak ręce ma Wolfer związane, bo traktem podróżuje książę Oleśnicki z całym dworem i różne ważne duchowne osoby. Wtedy, nie ma jak pościgu wieść, ale Wolfer przysięga, że złapie Reinewana, że można mu zawierzyć honor rodu. Powieka Balbulusa podskoczyła, z ust wyciekła stróżka śliny. Rozległo się w izbie. Wolfer jest pieprzonym kretynem, przełożyła cieniutkim i melodyjnym głosikiem Ofka von Barut. Głupkiem, któremu nie zawierzyłbym nawet wiadra żygowin. A jedyne, co on zdołem złapać, to jego własny kutas. Ojcze! Milczeć! Przełożyła, nie unosząc głowy, zajęta lalką Ofka. Słuchać, co powiem, co rozkażę. Apeczko cierpliwie przeczekał charkoty i skrzeki, doczekał się przekładu. Ustalić każesz wpierw, Apecz, rozkazywał Tammo Stercza ustami dziewczynki, która to baba z Bierutowa miała poruczony dozór nad Burgundką, która to nie połapała się w prawdziwym celu tych dobroczynnych wycieczek do Oleśnicy. Względnie była w zmowie z Gamratką. Babie 35 odlewanych rózek. Na gołą żyć. Tu u mnie, na moich oczach. Niech mam choć te trochę radości. Apeczko Stercza kiwnął głową. Balbulus kaszlnął, zacharczał i opluł się cały, potem wykrzywił upiornie i zagęgał. Burgundkę zaś, przełożyła Ofka, czesząc małym zgrzebełkiem pakułowe włosy lalki, o której już wiem, że schroniła się u ligockich cysterek, nakazuje wydobyć stamtąd, choćby trzeba było brać klasztor szturmem. Potem zamknąć nierządnicę u mnichów nam przychylnych, przykładowo w... Tammo raptownie przestał jąkać się i gulgotać. Rzężenie zamarło mu w gardle. Wiercony przekrwionym okiem Apeczko zrozumiał, że starzec zauważył jego zakłopotaną minę, że połapał się. Nie można było dłużej ukrywać prawdy. Burgundka... wyjąkał. Zdołała umknąć z Ligoty. Ci chcę nie wiedzieć... Dokąd? Zajęci pościgiem nie upilnowaliśmy... Ciekawe! Przełożyła Ofka po długiej chwili ciężkiej ciszy. Ciekawe, dlaczego wcale mnie to nie dziwi. Ale skoro tak,
to niech i tak będzie. Nie będę sobie kurwą głowy zaprzątał. Niech tę sprawę załatwi Gelfrat, gdy wróci. Niech załatwi sprawę własnoręcznie. Mnie jego rogi nie obchodzą. W tej rodzinie to nic nowego zresztą. Mnie samego zdrowo musiano uwieńczyć. Bo nie może być, by to z moich własnych lędźwi zrodzili się tacy durnie. Balbulus przez kilka chwil kaszlał, charczał i krztusił się. Ale owka nie przekładała. Nie była to więc mowa, ale kaszel zwykły. Wreszcie starzec zarzęził, nabrał tchu, wykrzywił jak demon i walnął kosturem o podłogę, po czym dziko zagulgotał. Owka przysłuchiwała się, włożywszy do buzi koniec warkocza. Ale Niklas przełożyła. Był nadzieją tego rodu. Prawdziwą moją krwią. Krwią sterczów. Nie jakimiś popłuczynami. Po diabli wiedzą, jakich kundlich koneksjach. Nie może więc być, by za jego przelaną krew morderca nie zapłacił. I to z nawiązką. Tammo znowu łomotnął kosturem o podłogę. Kij wypadł mu z trzęsącej się dłoni. Pan na Sterzendorfie kaszlnął i kichnął, opluwając się i osmarkując. Stojąca obok Rozwita von Barut, córka Balbulusa, matka owki, otarła mu brodę, podniosła i wcisnęła do ręki kostur. Reinmar Bielał zapłaci mi za Niklasa. Przekładała beznamiętnie owka. Zapłaci. Bóg mi świadkiem i wszyscy święci. Wsadzę go do lochu, do klatki, do skrzyni takiej jak ta, w której głogowczycy zamknęli Henryka Grubego. Z jedną dziurą na pokarm i drugą na wprost przeciwnie. Tak, by nawet podrapać się nie zdołał. I przytrzymam go tak z pół roku. I dopiero potem zabiorę się za niego. A po oprawce poślę aż do Magdeburga, bo wybornych tam mają oprawców. Nie takich jak ci tu, na Śląsku, którym delikwent umiera już drugiego dnia tortur. O nie! Ja sprowadzę mistrza, który poświęci mordercy Niklasa tydzień albo dwa. A peczko stercza przełknął ślina. Ale żeby móc to zrobić, należy Gaszka schwytać. A do tego trzeba głowy, rozumu, bo Gaszek nie jest głupi. Głupi nie zostałby bakałarzem w Pradze. Nie wkradłby się w łaski oleśnickich mnichów. I nie zdołałby tak gracko dobrać się do gelfradowej francuski. Za takim spryciarzem nie wystarczy uganiać się jak dureń po wrocławskim trakcie. Na śmiech się poddawać. Nadawać sprawie rozgłos, który posłuży Gaszkowi, nie nam. Apeczko kiwnął głową. Owka spojrzała na niego, pociągnęła zadartym noskiem. Gaszek, przekładała dalej, ma brata siedzącego na nadaniu gdzieś podle Henrykowa. Jest dość prawdopodobne, że tam poszuka schronienia. Może i już poszukał. Inny zaś Bielał był, póki żył, klechą przy wrocławskiej kolegiacie. Niewykluczone więc, że łajdak zechce schronić się u łajdaka. Chciałem rzec u jego wielebności biskupa Konrada, starego opoja i złodzieja. Rozwita Barut znów wytarła starcowi brodę osmarkaną w gniewie. Gaszek ma nadto znajomków u duchaków w brzegu. W hospicjum. Tam właśnie mógł się nasz spryciarz udać, by zaskoczyć i zmylić Wolfera. Co nie jest zresztą trudnym zadaniem. I wreszcie najważniejsze. Nadstaw uszu, Apecz. Pewnym, że nasz Gaszek zechce grać truwera. Udawać jakiegoś zasranego Lohengrina czy innego Lancelota. Zechce zbliżyć się do francuski i tam, w Ligocie, najpewniej go dostaniemy. Jak pieska uciekającej suczki. Jakże to w Ligocie? Odważył się Apeczko. Przecie ona... Uciekła, wiem.
ale on nie wie. Stary pierdoła, pomyślała Peczko. Duszę ma jeszcze bardziej pokrętną niż ciało. Ale chytry jak lis. A wie, trzeba oddać mu cześć. Dużo. Wszystko. Ale do tego, com dopiero był rzekł, przekładała na język ludzki owka. Wy mi się marnie nadajecie, moi wysynowie i synowcy. Krwie, podobno z krwi i kości, z kości mojej. Dlatego, co tchu udasz się najpierw do Niemodlina, a później do Ziębic. Tam, słuchaj dobrze, Apecz, odnajdziesz kunca Auloka, zwanego Kryelejson, i innych. Waltera de Barby, Sypka z Kobylej Głowy, Storka z Gorgowic. Tym rzekniesz, że tam Mostercza płaci 1000 złotych reńskich za żywego Reinmara von Bielau. 1000! Zapamiętaj! Apeczko przełykał ślinę przy każdym nazwisku, bo były to nazwiska najgorszych na całym niemal Śląsku zbirów i morderców, łotrów bez czci i wiary, gotowych zamordować własną babkę za 3 skojce, a co dopiero za bajeczną sumę 1000 guldenów. Moich guldenów, pomyślał gniewnie Apeczko. Bo to moja winna być scheda po tym, gdy ten zatracony koślawiec wreszcie strzeli kopytami. Pojąłeś, Apecz? Tak, ojcze. Tedy precz, zabieraj się stąd. Jazda, w drogę, wykonać, com rozkazał. Najpierw, pomyślała Peczko, w drogę do kuchni, gdzie podjem sobie i wypiję za 2. Ty skąpy dziadu, a potem się zobaczy. Apecz! Apeczko Sterczo odwrócił się i spojrzał. Ale nie na wykrzywione i nabiegłe krwią oblicze Balbulusa, które nie po raz pierwszy wydało mu się tu na Sterzendorfie czymś nienaturalnym, niepotrzebnym, czymś nie na miejscu. Apeczko spojrzał w wielkie orzechowe oczy małej owki, na chrozwitę stojącą za krzesłem. Tak, ojcze? Nie zawiedź nas. A może, przemknęło mu przez myśl, to wcale nie on? Może jego tu już nie ma? Może na tym krześle siedzi zewłok, półtrup, któremu paraliż doszczętnie wyżarł już mózg? Może to one? Może to baby, młodziuśkie, młode, średnie i stare, rządzą na Sterzendorfie? Prędko odpędził od siebie tę niedorzeczną myśl. Nie zawiodę, ojcze. Apeczko Sterczo ani myślał śpieszyć się z wykonaniem rozkazów. Szparko udał się, pomrukując gniewnie, do zamkowej kuchni, gdzie kazał podać sobie wszystko, czym rzeczona kuchnia dysponowała. W tej liczbie resztkę jeleniego ućca, tłuste świńskie żeberka, wielkie pęto krwawej kiszki, kawał obsuszanej praskiej szynki i kilka ugotowanych w rosole gołębi. Do tego cały chleb, wielki jak saraceński puklerz. Do tego ma się rozumieć wina, te najlepsze, węgierskie i mołdawskie, które Balbulus miał tylko do własnego użytku. Ale paralityk mógł być sobie panem w komnacie na górze, poza komnatą. Komu innemu należała się władza wykonawcza? Poza komnatą panem był Apeczko Sterczo. Apeczko czuł się panem i zaraz po wejściu do kuchni pokazał, że nim jest. Pies zarobił kopniaka i ze skowytem uciekł. Uciekł kot, z gracją schodząc z trasy lotu rzuconej za nim warząchwi. Służące aż przysiadły, gdy o kamienną podłogę z nieopisanym hukiem wyrżnął żeliwny sagan. Najbardziej opieszała służąca dostała po karku i dowiedziała się, że jest kurewską niedojdą. Bardzo różnych rzeczy o sobie i swych rodzicielach dowiedzieli się też pachołkowie, a kilku zaznajomiło się z pańskim kułakiem, twardym i ciężkim, jak lite żelazo. Ten, któremu rozkaz przyniesienia win z pańskiej piwnicy trzeba było powtórzyć, dostał takiego kopa, że w drogę udał się na czworakach. Krótko potem, rozparty za stołem Apeczko, pan Apeczko, żarł łapczywie i wielkimi kęsami,
pił na przemian mołdawskie i węgierskie wino, po pańsku rzucał na podłogę kości, pluł, bekał i z podełba przyglądał się grubej ochmistrzyni, czekając tylko aż ta da mu pretekst. Stary piernik, pierdoła, paralityk. Ojcem każe się zwać, a jest mi przecie inostrykiem, ojcowym bratem. Ale mus to ścierpieć, bo kiedy wreszcie wyciągnie nogi, ja, najstarszy stercza, zostanę wreszcie głową rodu. Z Hedą jasne trzeba się będzie podzielić, ale głową rodu będę ja. Wszyscy to wiedzą. Nic mi nie przeszkodzi. Nic nie może mi w tym przeszkodzić. Zaklął półgłosem apeczką. Może mi draka z Reinewanem i żoną Gelfrada. Przeszkodzić może mi rodowa wróżda, oznaczająca zadarcie z Landfrydem. Przeszkodzić może najmowanie zbirów i morderców. Hałaśliwe ściganie, gnojenie w lochu, maltretowanie i torturowanie chłopaka, będącego krewnym nosztyców i powinowatym piastów i lennikiem Jana Ziębickiego. A biskup wrocławski Konrad, który Balbulusa kocha tak samo jak Balbulus jego, tylko czeka na sposobność, by dobrać się sterczą do życi. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. A wszystkiemu, zadecydował nagle apeczko dłubiąc w zębach, winien jest Reinewan, Reinmar z Bielawy. I za to zapłaci. Ale nie tak, by miało to wzburzyć cały Śląsk. Zapłaci zwyczajnie, po cichu, w ciemności, nożem między żebra. Wtedy, gdy, jak to trafnie odgadł Balbulus, zjawi się tajemnie w Ligocie, w klasztorze Cysterek, pod okienkiem swej miłośnicy, gelfradowej Adeli. Jeden cios noża, chlup do cysterskiego stawu z karpiami. I sza, jak karpiem zasiał. Z drugiej strony poleceń Balbulusa całkiem zlekceważyć nie można. Choćby z tego tylko powodu, że bełkotacz zwykł kontrolować wykonywanie swoich rozkazów. Zlecać ich wykonanie nie jednej, lecz kilku osobom. Co tedy czynić u diaska? Apeczko z hukiem wbił nóż w blat z dołu. Jednym zamachem wychylił kubek. Uniósł głowę. Napotkał wzrok grubej ochmistrzyni. Czego się gapisz? Warknął. Stary pan, przemówiła spokojnie ochmistrzyni, sprowadził ostatnimi czasy jeszcze przedniewłoskie. Kazać utoczyć jaśnie, panie? Iście. Apeczko uśmiechnął się mimo woli. Poczuł, jak spokój kobiety udziela się i jemu. Iście, proszę. Każcie utoczyć, skosztuję. Cóż to tam też dojrzało w Italii. Pchnijcie też, proszę, pacholika do czatowni. Niechaj mi się tu na jednej nodze stawi taki, którym konno dobrze skacze, a i głowę ma na karku. Ktoś? Kto zdoła posłanie doręczyć? Jak każecie, jaśnie, panie. Podkowy załomotały o most. Opuszczający Sztercenor w goniec obejrzał się, pomachał swej niewieście, żegnającej go z wału bielutką nałęczką. I nagle goniec złowił ruch na oświetlonej księżycem ścianie czatowni, przesuwający się niewyraźny kształt. I diabeł, pomyślał. Cóż to tam łazi? Puchacz? Sowa? Nietoperz? A może? Goniec zamruczał zaklęcie od uroku, splunął do fosy i dał koniowi ostrogę. Posłanie, które niósł, było pilne, a pan, który je zlecił, srogi. Nie widział więc, jak wielki pomórnik rozpostarł skrzydła i bezszelestnie jak duch, jak nocny upiór poszybował nad lasami na zachód, w stronę Doliny Widawy. Zamek Zenzenberg, jak wszyscy wiedzieli, zbudowali templariusze. A nie bez kozery wybrali to właśnie nie inne miejsce.
Wznoszący się nad poszarpanym urwiskiem szczyt góry był w zamierzchłych czasach miejscem kultu bogów pogańskich. Stała tu kącina, w której, jak głosiły podania pradawni mieszkańcy tych ziem, trzebowianie i bobrzanie składali swym bożkom ofiary z ludzi. W czasach, gdy po kącinie zostały tylko kręgi obłych, omszałych, ukrytych wśród chwastów kamieni, pogański kult szerzył się nadal. Na szczycie wciąż płonęły sobótkowe ognie. Jeszcze w 1189 biskup wrocławski Żyrosław srogimi karami groził tym, którzy odważyliby się świętować na Zenzenbergu Festum Diabolicum et Maledictum. Jeszcze 100 bez mała lat później biskup Wawrzyniec gnoił w lochach tych, którzy świętowali. Tymczasem zaś, jak się rzekło, przybyli templariusze. Zbudowali swe śląskie zameczki, groźne i zębate miniatury syryjskich kraków, stawiane pod nadzorem ludzi o głowach omotanych chustami i twarzach ciemnych jak garbowana bycza skóra. Nie mogło być przypadkiem, że na lokalizację warowni zawsze wybierano święte miejsca pradawnych, ginących w niepamięci kultów, jak Mała Oleśnica, Otment, Rogów, Habendorf, Fischbach, Peterwitz, Owiesno, Lipa, Braciszowa Góra, Srebrna Góra, Kaltenstein i oczywiście Zenzenberg. Potem zaś przyszła na templariuszy kryska. Sprawiedliwie czy nie, spierać się próżno, ale zrobiono z nimi koniec. Każdy wie, jak to było. Ich zamki przejęli joannici, rozdrapały je między siebie szybko bogacące się klasztory i szybko wyrastające śląscy magnaci. Niektóre, mimo drzemiącej u ich korzeni potęgi, niezwykle szybko obróciły się w ruiny. Ruiny, których unikano, które omijano, których się bano. Nie bez powodu. Mimo szybko postępującej kolonizacji, mimo napływających z Saksonii, Turyngii, Nadrenii, Frankonii, głodnych ziemi osadników, górę i zamek Zenzenberg nadal otaczał szeroki pas ziemi niczyjej, pustkowia, na które zapuszczał się jedynie kłusownik lub zbieg. To od nich właśnie, kłusowników i zbiegów, po raz pierwszy zasłyszano opowieść o niesamowitych ptakach, o koszmarnych jeźdźcach, o migających w oknach zamku światłach i o dzikich, okrutnych krzykach i śpiewach, o dobiegającej jak gdyby spod ziemi upiornej muzyce organów. Byli tacy, co nie wierzyli. Byli tacy, których nęcił skarb templariuszy, podobno wciąż leżący gdzieś w podziemiach Zenzenbergu. Byli zwyczajni ciekawscy i niespokojne duchy. Ci nie wracali. Tej nocy, gdyby w okolicy Zenzenbergu znalazł się jaki kłusownik, zbieg lub poszukiwacz przygód, góra i zamek dałyby asumpt do kolejnych legend. Zza horyzontu nadciągała burza. Niebo co i róż płonęło światłem dalekich błyskawic. Tak dalekich, że nie słychać było nawet pomruku gromów. A czarny na tle rozbłyskującego nieba blok zamku zapłonął nagle jaskrawymi ślepiami okien. Była bowiem wewnątrz pozornej ruiny wielka, wysoko sklepiona sala rycerska. Oświetlające ją świeczniki, kandelabry i płonące w żelaznych obejmach pochodnie wydobywały z mroku freski na surowych murach. Freski przedstawiały sceny rycerskie i religijne. Na stojący pośrodku sali ogromny, okrągły stół patrzył więc Percival, klęczący przed Graalem, i Mojżesz, znoszący kamienne tablice z góry Synaj. Roland w bitwie pod Albrakką i święty Bonifacy, ginący męczeńsko od fryzyjskich mieczy. Gottfried de Bouillon, wjeżdżający do zdobytej Jerozolimy, i Jezus po raz wtóry upadający pod krzyżem. Wszyscy oni patrzyli swymi bizantyńskimi nieco oczami na stół i na zasiadających za stołem rycerzy w pełnych zbrojach i płaszczach z kapturami.
Przez otwarte okno wleciał na fali wiatru wielki pomórnik. Ptak zatoczył koło, rzucając widmowy cień na freski. Usiadł, strosząc pióra na oparciu jednego z krzeseł. Rozwarł dziób i zaskrzeczał. A nim skrzeczenie przebrzmiało, na krześle siedział już nie ptak, ale rycerz. W płaszczu i kapturze bliźniaczo podobny do pozostałych. Atsus! Przemówił głucho pomórnik. Jesteśmy tu, panie, zebrani w twoim imieniu. Przybądź do nas i bądź wśród nas. Atsus! Powtórzyli jednym głosem zgromadzeni za stołem rycerze. Atsus! Atsus! Echo przebiegło przez zamek jak dudniący grom, jak odgłos dalekiej bitwy, jak gruchot taranu ogrodową bramę. I nikło powoli wśród ciemnych korytarzy. Chwała panu! Przemówił pomórnik, gdy zapadła cisza. Bliski jest dzień, gdy w prochu legną wszyscy jego wrogowie. Biada im! Dlatego jesteśmy! Atsus! Opatrzność! Pomórnik uniósł głowę, a jego oczy zalśniły odbitym światłem płomienia. Zsyła nam, bracia moi, kolejną sposobność, by znowu porazić wrogów pana i raz jeszcze pognębić nieprzyjaciół wiary. Nadszedł czas, by zadać kolejny cios. Zapamiętajcie, o bracia, to imię Reinmar z Bielawy. Reinmar z Bielawy, zwany Reinewanem. Posłuchajcie. Rycerze w kapturach pochylili się, słuchając. Upadający pod krzyżem Jezus patrzył na nich z fresku, a w jego bizantyńskich oczach był bezmiar bardzo ludzkiego cierpienia. Rozdział trzeci, w którym mowa o rzeczach tak mało pozornie mających ze sobą wspólnego, jak polowanie z sokołami, dynastia Piastów, kapusta z grochem i herezja czeska, a także o dyspucie o tym, czy komu i kiedy należy dotrzymywać słowa. Nad rzeczką Oleśniczką, wijącą się wśród czarnych olszowych łęgów, kęp białych brzóz i zieloniutkich łąk, na wzniesieniu, z którego widać było strzechy i dymy wsi Borowa, książęcy orszak zrobił dłuższy postój. Ale nie po to, by popasać, wręcz przeciwnie. Po to, by się zmęczyć, znaczy po wielkopańsku rozerwać. Gdy podjeżdżali, z mokradeł zerwały się chmary ptactwa. Kaczek, cyranek, głowienek, rożeńców, czapli nawet. Na ten widok książę Konrad Kantner, panna Oleśnicy, Trzebnicy, Miliczu, Ścinawie, Wołowie i Smogorzewie, a pospołu z bratem Konradem Białym także na Koźlu, natychmiast rozkazał orszakowi zatrzymać się i podać sobie ulubione sokoły. Książę maniakalnie wręcz uwielbiał polowanie z sokołami. Oleśnica i ich finanse mogły poczekać. Biskup wrocławski mógł poczekać.
polityka mogła poczekać. Cały Śląsk i cały świat mogły poczekać na to, by książę mógł zobaczyć, jak jego faworytny rabby drze pierze z krzyżówek i przekonać się, że srebrny będzie dzielny w powietrznej walce z czaplą. Książę cwałował więc po szuwarach i łęgach jak opętany, a wraz z nim równie dzielnie, choć trochę z musu, jego najstarsza córka Agnieszka, seneszal Raudiger Haugwitz i kilku paziów karierowiczów. Reszta orszaku czekała pod lasem, nie zsiadając z koni, albowiem nikt nie mógł wiedzieć, kiedy księciu się sprzykrzy. Zagraniczny gość księcia ziewał dyskretnie, kapelan mruczał, zapewne modlitwę, komornik liczył, zapewne pieniądze. Minnesinger składał, zapewne rymy. Niewiasty księżniczki Agnieszki obgadywały, zapewne inne niewiasty. A młodzi rycerze zabijali nudę, objeżdżając i penetrując okoliczne zarośla. Ciołek! Henryk Krąpusz wrył konia i obrócił nim zdziwiony mocno, po czym nadstawił uszu, próbując ustalić, który to z krzaków właśnie okrzyknął go z cicha jego własnym familiarnym przydomkiem. Ciołek! Kto tu? Pokaż się! Krzaki zaszeleściły. Święta Jadwigo! Krąpusz ze zdumienia aż otworzył gębę. Rejnewan? To ty? Nie, święta Jadwiga. Odrzekł Rejnewan głosem kwaśnym jak agrest w maju. Ciołek, ja potrzebuję pomocy. Przyjdź do orszak. Kantnera? Do Krąpusza, nim do owego wreszcie zaczęło docierać, dołączyli dwaj inni oleśniccy rycerze. Rejnewan! Jęknął jaksa z wiszni. Chryste panie, jak ty wyglądasz? Ciekawe, pomyślał Rejnewan. Jak ty byś wyglądał, gdyby ci koń padł zaraz za Bystrem? Gdybyś musiał całą noc błąkać się po bagnach i uroczyskach nad Świeżną, a nad ranem zamienić mokre i ubłocone łachy na gwizdniętą z wiejskiego płota siermięgę? Ciekawe, jak ty byś po czymś takim wyglądał, wymuskany paniczu? Przyglądający im się dość ponurym wzrokiem trzeci oleśnicki rycerz, Benno Ebersbach, zapewne myślał podobnie. Zamiast dziwować się, powiedział sucho. Dajcie mu jakieś odzienie. Zdejmuj te łachmany, bielał. Nurze, panowie, wyciągajcie z juków, co tam który ma. Rejnewan! Do Krąpusza nadal słabo dochodziło. To ty? Rejnewan nie odpowiedział. Wciągnął rzucone mu koszulę i kabat. Był tak zły, że aż bliski płaczu. Potrzebuję pomocy, powtórzył. Nawet bardzo potrzebuję. Widzimy i wiemy, potwierdził skinieniem głowy Ebersbach. I też jesteśmy zdania, że bardzo. Jak najbardziej bardzo. Chodź, trzeba pokazać cię Haugwitzowi i księciu. On wie? Wszyscy wiedzą. O sprawie jest głośno. Jeśli Konrad Kantner ze swą pociągłą twarzą, przedłużonym łysiną czołem, czarną brodą i przenikliwymi oczami mnicha niezbyt przypominał typowego przedstawiciela dynastii, to w przypadku jego córki Agnieszki nie mogło być wątpliwości. Niedaleko upadło to jabłuszko od śląsko-mazowieckiej jabłoni. Księżniczka miała płowe włosy, jasne oczy i mały, zadarty, wesoły nosek piastówny, unieśmiertelniony już słynną rzeźbą w katedrze naumburskiej. Agnieszka Kantnerówna, jak szybko obliczył Rejnewan, miała około 15 lat. Musiała więc już być komuś zaswatana. Rejnewan nie pamiętał plotek. Stań. Wstał. Wiedz, przemówił książę, wiercąc go ognistym spojrzeniem, że nie pochwalam twego uczynku. Ba, mam go za niecny, naganny i karygodny i szczerze doradzam ci skruchę i pokutę, Reinmarze Bielał. Mój kapelan zapewnia mnie, że w piekle jest specjalna enklawa dla cudzołożników. Biesy mocno trapią tam grzeszników na narzędziu grzechu. W szczegóły nie wejdę z uwagi na obecność dziewczęcia. Seneszal Raudiger Haugwitz parsknął gniewnie. Rejnewan milczał. Jakie zadośćuczynienie dasz Gelfradowi von Stercza? Ciągnął Kantner. To już sprawa twoja i jego. Nie mieszać mi się do tej rzeczy, zwłaszcza żeście obaj wasalami nie moimi, ale księcia Jana na Ziębicach.
I w zasadzie do Ziębic powinienem cię odprawić, umywszy ręce. Rejnewan przełknął ślina. Ale... Podjął książę po chwili dramatycznego milczenia. Ja mnie Piłat to raz. Dwa, przez wzgląd na twego ojca, który pod Tannenbergiem położył życie u boku mego brata, nie dopuszczę, by zamordowano cię w ramach głupiej rodowej wróżdy. Trzy, w ogóle najwyższy czas, by skończyć z rodowymi wróżdami i żyć jak przystało na Europejczyków. To tyle. Pozwalam ci podróżować w moim orszaku, choćby i do samego Wrocławia, ale w oczy mi się nie pchaj, bo nie cieszy ich twój widok. Wasza książęca... Odejdź, powiedziałem. Polowanie było zakończone definitywnie. Sokoły dostały kapturki na łby, upolowane kaczki i czaple kruszały przytroczone do drabinek wozu. Książę był zadowolony, jego orszak też, bo zapowiadająca się na dłużej gonitwa wcale długo nie trwała. Rejnewan złowił kilka wyraźnie wdzięcznych spojrzeń. Po orszaku zdążyło się roznieść, że to ze względu na niego książę skrócił polowanie i wznowił podróż. Rejnewan miał uzasadnione obawy, że nie tylko to zdążyło się roznieść. Uszy płonęły mu jak na cenzurowanym. Wszyscy... Zaburczał do jadącego obok Benno Ebersbacha. Wszystko wiedzą. Wszyscy... Potwierdził wcale niewesoło oleśnicki rycerz. Ale na twoje szczęście nie wszystko. He? Ty durnia udajesz, Bielał? Spytał Ebersbach, nie podnosząc głosu. Kantner jak nic przegnałby cię, a może i odesłał w pętach kasztelanowi, gdyby wiedział, że w Oleśnicy padł trup. Tak, tak, nie wybałuszaj na mnie oczu. Młody Niklas von Stercza nie żyje. Rogi Gelfrada rogami, ale zabitego brata Sterczowi nie wybaczą ci w życiu. Palcem, powiedział po serii głębokich oddechów Rejnewan. Palcem nawet nie tknąłem Niklasa. Przysięgam. Do kompletu. Ebersbach w sposób widoczny nie przejął się przysięgą. Piękna Adela oskarżyła cię o czary. O to, żeś ją zauroczył i bezwolną wykorzystał. Nawet jeśli to prawda, odpowiedział po małej chwili Rejnewan, to zmuszono ją do tego, grożąc śmiercią. Przecie mają ją w ręku. Nie mają, zaprzeczył Ebersbach. Od augustianów, u których publicznie oskarżyła cię o czarcie praktyki, piękna Adela uciekła do Ligoty za furtę klasztoru Cysterek. Rejnewan odetchnął z ulgą. Nie wierzę, powtórzył, w te oskarżenia. Ona mnie kocha, a ja kocham ją. Pięknie. A żebyś wiedział, że pięknie. Prawdziwie pięknie. Spojrzał mu w oczy Ebersbach. Zrobiło się wszelakoż, gdy zrewidowali twoją pracownię. Tego się bałem. I jakże słusznie. Moim skromnym zdaniem, tylko dlatego nie masz już na karku inkwizycji, że jeszcze nie skończyli inwentaryzować diabelstw, które u ciebie znaleźli. Przed Sterczami Kantner może cię obronić, ale przed inkwizycją raczej nie. Gdy rozniesie się o tym czarnoksięstwie, sam cię im wyda. Nie jedź z nami do Wrocławia, Rejnewan. Odłącz się wcześniej i uciekaj. Skryj się gdzieś. Dobrze ci radzę. Rejnewan nie odpowiedział. A tak przy okazji... Rzucił od niechcenia Ebersbach. Faktycznie znasz się na magii? Bo ja, widzisz, pannę ostatnio poznałem. No jakby tu rzec... Przydałby się jakiś eliksir. Rejnewan nie odpowiedział. Od czoła orszaku rozległ się okrzyk. Co jest? Byków. Zgadł ciołek Krąpusz, popędzając konia. Karczma pod gąsiorem. I chwalić Boga. Dodał półgłosem Jakrza z wiszni. Bom zgłodniał okrutnie przez całe to zasrane polowanie. Rejnewan i tym razem nie odpowiedział. Dobywające się z jego trzewi przeciągłe burczenie było aż nadto wymowne. Gospoda pod gąsiorem była duża i zapewne znana. Sporo było tu bowiem gości, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych, co dało się miarkować po koniach, wozach i krzątających się wokół tychże pachołkach i zbrojnych. Gdy orszak księcia Kantnera z wielkim fasonem i hałasem wjechał na podwórze, karczmarz był już uprzedzony. Wypadł przed wejście, jak kula z bombardy, rozganiając drób i rozpryskując gnój.
przestępował z nogi na nogę i giął się w ukłonach. Powitać, powitać, Bóg w domu. Dyszał. Jakiś to zaszczyt, jakiś honor, że wasza jaśnie oświecona łaskawość. Ludno tu coś dzisiaj. Kantner zsiadł z przytrzymywanego przez pachołków gniadosza. Kogóż to gościsz? Któż to garnki tu opróżnia, starczy, aby i dla nas? Niechybnie starczy, niechybnie. Zapewne karczmasz, z trudem łapiąc oddech. A już i nie ludno wcale, ścierciałków, goliardów i kmieciów wen wygnałem. Ledwo co wasze miłości na gościńcu z oczu. Wolna całkiem izba, ninie. Wolny także alkierz, jeno... Jeno co? Nastroszył brwi Rudi Gerhaugwitz. W izbie goście, ważne i duchowne osoby. Posły, nie śmiałem. To i dobrze. Przerwał Kantner. Żeś nie śmiał. Nie byś despekt uczynił i całej Oleśnicy, gdybyś śmiał. Goście to goście, a jam Piast, nie saraceński sułtan. Dla mnie żadna ujma jeść pospołu z gośćmi. Prowadźcie, panowie. W zadymionej nieco i przepełnionej zapachem kapusty izbie faktycznie nie było ludno. Po prawdzie to zajęty był jeden tylko stół, za którym zasiadało trzech mężczyzn. Wszyscy mieli tonsury. Dwóch nosiło strój charakterystyczny dla duchownych w podróży, ale tak bogaty, że nie mogli to być żadni zwykli proboszcze. Trzeci miał na sobie habit dominikanina. Na widok wchodzącego Kantnera duchowni podnieśli się z ławy. Ten, którego strój był najbogatszy, ukłonił się, ale bez przesadnej uniżoności. Wasza łaskawość, książę Konradzie, przemówił, dowodząc dobrego poinformowania. Zaiste zaszczyt to dla nas wielki. Jam jest za pozwoleniem waszym Maciej Kordzbok, oficjał diecezji poznańskiej, w misji do Wrocławia, do brata waszej książęcej łaskawości, biskupa Konrada, zleconej przez jego przewielebność biskupa Andrzeja Łaskarza. Oto zaś moi towarzysze podróży, jak i ja, z Gniezna do Wrocławia zmierzający. Pan Melchior Barfus, wikariusz jego wielebności Krzysztofa Rotenhana, biskupa Lubusza. Oraz wielebny Jan Nejedle z Wysoke, prior ordo predicatorum, podróżujący z misją od krakowskiego prowincjała zakonu. Brandenburczyk i dominikanin skłonili tonsury. Konrad Kantner odpowiedział lekkim ruchem głowy. Wasza dostojność, wasze wielebności, przemówił nosowo. Miło mi będzie posilić się w tak zacnej kompanii i pogawędzić. Pogawędki zaś, o ile to wielebnych nie znuży, zażyjemy dość i tu, i w drodze. Albowiem ja też do Wrocławia jadę z moją córką. Pozwól tu, Aneszka, skłoń się przed sługami Chrystusa. Księżniczka dygnęła, pochyliła główkę z zamiarem całowania w rękę, ale Maciej Kordzbok powstrzymał ją, pobłogosławił szybkim znakiem krzyża nad płową grzywką. Czeski dominikanin złożył ręce, pochylił kark, zamamrotał krótką modlitwę, dorzucając coś o Clarissima Puella. Oto zaś, podjął Kantner, pan seneszal Rudiger Haugwitz, a to moi rycerze i mój gość. Reinevan poczuł szarpnięcie za rękaw. Usłuchał gestów i syknięć Krąpusza, wyszedł wraz z nim na podwórze, na którym nadal trwał wywołany przyjazdem księcia Rejwach. Na podwórzu czekał Ebersbach. Zasięgnąłem języka, rzekł. Byli tu wczoraj. Wolfer Stercza, sam oszust. Wypytywałem też tych Wielkopolan. Sterczowie zatrzymali ich, lecz nie śmieli się narzucać duchownym osobom. Ale widać, szukają cię po wrocławskim gościńcu. Uciekałbym na twoim miejscu. Kantner, bąknął Reinevan, mnie obroni. Ebersbach wzruszył ramionami. Twoja wola i twoja skóra. Wolfer bardzo głośno, ze szczegółami, opowiada, co z tobą zrobi, gdy cię złapie. Ja, będąc z tobą, kocham Adele i nie porzucę jej. Wybuchnął Reinevan. To po pierwsze. A po drugie, to dokąd miałbym niby uciekać? Do Polski? Albo na Żmudź może? Całkiem niezła koncepcja. To ze Żmudzią, znaczy. Zaraza. Reinevan kopnął kręcącą się u nóg kwokę. Dobra. Pomyślę.
i coś wymyślę. Ale najpierw coś zjem. Zdycham z głodu, a zapach tej kapusty mnie dobija. Czas był najwyższy. Jeszcze moment, a młodzieńcy obeszliby się smakiem. Garnki kaszy i kapusty z grochem oraz misy wieprzowych kości z mięsem postawiono na głównym stole przed księciem i księżniczką. Naczynia wędrowały na krańce stołów dopiero po tym, gdy nasycili się nimi siedzący najbliżej kantnera trzej duchowni, umiejący, jak się okazało, nielicho zjeść. Po drodze był na domiar złego umiejący nie gorzej zjeść Rudiger Haugwitz oraz szerszy w barach nawet od Haugwitza zagraniczny gość księcia. Czarnowłosy rycerz o twarzy tak smagłej, jak gdyby dopiero co wrócił był z Ziemi Świętej. Tym sposobem w misach, które docierały do niższych rangą i młodszych, nie zostawało niemal nic. Szczęściem za chwilę karczmarz podał księciu wielką deskę z kapłonami. Te zaś wyglądały i pachniały tak smakowicie, że kapusta i wieprzowa tłuścizna straciły nieco na wzięciu i dotarły na końce stołów w stanie niemalże nienaruszonym. Agnieszka Kantnerówna skubała ząbkami utko kapłona, starając się chronić przed kapiącym tłuszczem modnie rozcięte rękawy sukni. Mężczyźni rozprawiali o tym i owym. Kolej przypadła właśnie na jednego z duchownych, owego dominikanina, Jana Nejedlego z Wysokie. Jestem... perorował wzmiankowany. A raczej byłem przeorem u świętego Klemensa na Starym Mieście Praskim. I tym mistrzem Uniwersytetu Karola. Ninie zaś, jak widzicie, jestem wygnańcem na cudzej łasce i cudzym chlebie. Mój klasztor splądrowano, zaś w akademii, jak łacno zgadnąć możecie... Nie po drodze mi było z apostatami i łotrami pokroju Jana Przybrama, Krystiana z Prachatic i Jakuba ze Strzybra, oby ich Bóg pokarał. Mamy tu... Wpadł w słowo Kantner, łowiąc okiem Reinewana. Jednego studenta z Pragi, Scholarus Academiae Pragensis, Artium Baccalaureus. Radziłbym w takim razie... Oczy dominikanina błysnęły z nadłyżki. Uważne na niego mieć baczenie. Daleki jestem od rzucania oskarżeń, ale herezja jest jak sadza, jak smoła, jak łajno. Kto się w pobliżu kręci, ten musi się powalać. Reinewan szybko spuścił głowę, czując jak znowu kraśnieją mu uszy i krew bije na jagody. Gdzież tam? Zaśmiał się książę. Naszemu skolarowi do herezji. Toć on z porządnej rodziny na księdza i medyka się w praskiej uczelni szkoli. Prawym, Reinmarze? Za pozwoleniem łaski. Reinewan przełknął. Już się w Pradze nie szkolę. Za radą brata porzuciłem Karolinum w roku 19. Niedługo po świętych Abdonie i Senie. Znaczy zaraz po Defenec... No wiecie kiedy. Teraz myślę, że może do Krakowa po naukę spróbuję. Albo do Lipska, dokąd większość praskich mistrzów uszła. Do Czech nie wrócę. Dopokąd trwają niepokoje. Niepokoje... Z ust podnieconego Czecha wyleciało i osiadło na szkapleżu kilka pasemek kapusty. Ładne słówko zaiste. Wy tu w spokojnym kraju nawet przedstawić sobie nie możecie, co w Czechach herezja wyrabia. Jakich potworności nieszczęsny kraj ten jest widownią. Podjudzony przez kacerzy, wiklefistów, waldensów i inne sługi szatana, motłoch zwrócił swą bezmyślną złość przeciw wierze i kościołowi. W Czechach niszczy się Boga i pali jego świątynię. Morduje się sługi Boże. Wieści dochodzą... Potwierdził, oblizując palce, Melchior Barfus, wikariusz biskupa lubuskiego. Rzeczywiście straszne. Wierzyć się nie chce. A mus wierzyć! Krzyknął jeszcze głośniej Jan Nejedly. Bo żadna wieść przesadzoną nie jest. Piwo z jego kubka prysnęło, Agnieszka Kantnerówna cofnęła się odruchowo, zasłaniając jak tarczą utkiem kapłona. Chcecie przykładów? Służę niemi. Masakry zakonników w czeskim Brodzie i Pomuku. Pomordowani cystersi w Zbrasławiu, w Lechradzie i Mnichowym Hradiszczu. Pomordowani dominikanie w Pisku, benedyktyni w Kladrubach i Postoloprtach. Pomordowane niewinne premonstrantki. W Chotieszowie pomordowani kapłani w czeskim Brodzie i w Jaromierzu. Ograbione i spalone klasztory w Kolinie, Milewsku i w Zlatej Korunie. Zbezczeszczone ołtarze i wizerunki świętych w Brzewnowie i w Odnianach.
A co wyczyniał Żiszka? Ten pies wściekły? Ten antychryst i diabli pomiot? Krwawe rzezie w Chomutowie i Prachaticach. 40 księży żywcem spalonych w Beruniu. Spalone klasztory w Sazawie i Wylemowie. Świętokradztwa, jakich nie dopuściłby się Turek. Ohydne zbrodnie i okrucieństwa. Bestialstwa, na widok których zadrżałby Saracen. O, zaprawdę, Boże, dokądże nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary? Cisza, w której słychać było tylko szmer modlitwy oleśnickiego kapelana, przerwał głęboki i dźwięczny głos smagłolicego i barczystego rycerza, gościa księcia Konrada Kantnera. Nie musiało tak być. Słucham? Uniósł głowę dominikanin. Co chcecie przez to rzec, panie? Można było tego wszystkiego z łatwością uniknąć. Wystarczyło nie palić Jana Husa w Konstancji. Wyście... Zmrużył oczy Czech. Już tam wtedy bronili kacerza. Krzyczeli, protestowali, petycje składali, wiem to. A nieprawiście wtedy byli i teraz jesteście. Herezja pleni się jak konkol. A każe Pismo Święte chwast spalać ogniem. Nakazują bulle papieskie... Zostawcie bulle! Uciął smagłolicy. Na soborowe dysputy. Śmiesznie brzmią, w karczmie przetaczane. A w Konstancji rację miałem. Możecie gadać, co chcecie. Luksemburczyk królewskim słowem i listem żelaznym gwarantował Husowi bezpieczeństwo. Słowo i przysięgę złamał, plamiąc tym honor monarszy i rycerski. Na to patrzeć spokojnie nie mogłem i nie chciałem. Przysięga rycerska! Zawarczał Jan Nejedly. Ma być składana w służbie Bogu za jedno, kto przysięga. Giermek czy król? Nazywacie boską służbą dotrzymywanie przysięgi i słowa kacerzowi? Zwiecie to honorem? Ja to zwę grzechem! Ja, jeśli daję słowo rycerskie w obliczu Boga. Dlatego dotrzymuję go, nawet Turkom. Turkom dotrzymywać można. Heretykom nie wolno! Iście? Rzekł bardzo poważnie Maciej Korcbok, oficjał poznański. Maur albo Turczyn tkwi w pogaństwie przez ciemnotę i dzikość. Może być nawrócony. Odszczepieniec zaś i syzmatyk od wiary i kościoła się odwraca. Szydzi z nich, bluźni. Dlatego też stokroć bardziej Bogu jest ohydny i każdy sposób walki z herezją jest dobry. Toż przecie nikt, kto na wilka idzie albo na psa wściekłego, nie będzie, jeśli przy zdrowych jest zmysłach, o honorze i słowie rycerskim rozprawiał. Na heretyka wszystko się godzi. W Krakowie... Gość Kantnera zwrócił ku niemu ogorzałą twarz. Kanonik Jan Englot, gdy trzeba usidlić kacerza, za nic ma tajemnicę spowiedzi. Biskup Andrzej Łaskarz, któremu służycie, zaleca to samo księżom diecezji poznańskiej. Wszystko się godzi, zaiste. Nie kryjecie, panie, swych sympatii? Rzekł kwaśno Jan Nejedly z Wysokie. Ja moich też więc skrył nie będę i powtórzę. Hus był kacerz i na stos pójść musiał. Król rzymski, węgierski i czeski słusznie postąpił, słowa danego czeskiemu heretykowi nie dotrzymując. I za to... Odparował smagłolicy. Tak go teraz Czesi kochają. Z tego to powodu uciekł spod Wyszehradu z czeską koroną pod pachą. I teraz króluje Czechom, ale w budzie, bo na Hradczany nieprędko go wpuszczą. Drwić z króla Zygmunta sobie pozwalacie. Zauważył Melchior Barfus. A przecież mu służycie. Właśnie dlatego. A może dlaczego innego? Zgrzytnął zjadliwie Czech. Wyście się przecie, rycerzu, pod Tannenbergiem bili przeciwko szpitalnikom Panny Marii po stronie Polaków. Po stronie Jagieły. Króla Neofity, który herezji czeskiej jawnym jest autorem. I ucho chętnie ku schizmatykom i wiklefistom skłania. Synowiec Jagieły, apostata Korybutowicz, w najlepsze przecie panoszy się w Pradze. Polscy rycerze w Czechach mordują katolików i rabują klasztory. I choć Jagiełło udaje, że to bez jego woli i zgody, to przecie sam z wojskiem jakoś przeciw kacerzom nie rusza. A gdyby ruszył, gdyby się z królem Zygmuntem w krucjacie sprzymierzył, w mig jeden byłoby po husytach. Czemu tedy Jagiełło tego nie czyni? Właśnie. Smagłolicy znowu się uśmiechnął, a był to uśmieszek wielce znaczący. Czemu? Ciekawe. Konrad Kantner chrząknął głośno. Barfus udał, że interesuje go wyłącznie kapusta z grochem. Maciej Korcbok zagryzł wargi i pokiwał głową z ponurą miną.
Co prawda, przyznał, to prawda. Król rzymski nieraz pokazał, że przyjacielem korony polskiej nie jest. Zaprawdę do walki w obronie wiary każdy wielkopolanin, za nich bowiem ręczyć mogę, ochotnie stanie. Ale tylko wtedy, jeśli Luksemburczyk da gwarancję, że jeśli my na południe ruszym, to ani krzyżacy, ani Brandenbury na nas z najazdem nie wpadną. A jak ma taką gwarancję dać, jeśli wraz z onymi rozbiór Polski knowa? Nie mam racji, książę Konradzie? Cóż tu rozprawiać? Uśmiechnął się wyjątkowo nieszczerze Kantner. Nad potrzebę, widzi mi się, politykujemy. A nie idzie polityka w parze z jadłem, które stygnie, nawiasem mówiąc. Właśnie, że mówić trza o tym. Zaprotestował Jan Nejedly ku radości młodszego rycerstwa, do którego już dwa garnki dotarły niemal nietknięte przez rozgadanych wielmożów. Radość była przedwczesna. Wielmoże pokazali, że mogą gadać i jeść równocześnie. Bo to uważacie, wielmożni? Ciągnął, pochłaniając kapustę, były przeor od świętego Klemensa. Nie jeno czeska to rzecz owa wiklefická zaraza. Czesi, ja ich znam, gotowi i tu przyjść, jak chodzili na Morawę i do Rakus. Mogą przyjść do was, panowie. Do wszystkich, jak tu siedzicie. Wydał wargi Kantner, grzebiąc łyżką w misce w poszukiwaniu skwarków. W to nie uwierzę. Ja tym bardziej. Prychnął piwną pianą Maciej Kortzbok. Do nas, do Poznania. Krzynę za daleko mają. Do Lubusza, Fürstenwalde. Powiedział z pełnymi ustami Melchior Barfus. Z taboru kawał drogi. Owa, nie bojam się. Tym bolej, dodał z nieładnym uśmieszkiem książę, że prędzej się sami Czesi gości doczekają, niż do kogo pójdą. Zwłaszcza teraz, gdy Rziszki nie stało. Tak sobie myślę, że gości tylko patrzeć. Co dnia Czesi ich wyglądać powinni. Krucjata? Wiecie, co może, wasza łaskawość? Nijak nie. Odparł Kantner z miną, która sugerowała coś przeciwnego. Nie, no tak sobie dumam. Gospodarzu, piwa! Reinevan cichcem wymknął się na podwórze, a z podwórza za chlew i w krzaki za warzywnik. Ulżywszy sobie należycie, wrócił. Ale nie do izby. Wyszedł przed wrota, długo patrzył na ginący w sinej mgiełce gościniec, na którym ku uspokojeniu nie zobaczył nadjeżdżających cwałem braci Sterczów. Adela, pomyślał nagle, Adela wcale nie jest bezpieczna u ligockich cysterek. Powinienem, ale boję się tego, co mogą zrobić mi Sterczowie. Tego, o czym w szczegółach opowiadają. Zawrócił na podwórze. Zdumiał się, ujrzawszy księcia Kantnera i Haugwica, raźnie i lekko wychodzących z zachlewów. W zasadzie, pomyślał, czemu tu się dziwić? W krzaki za chlewikami nawet książęta i seneszale chadzają. I to piechotą. Nadstaw, no uszu bielał, rzekł obcesowo Kantner, myjąc ręce w kuble, który w pośpiechu podstawiła mu dziewka służebna. I słuchaj, co powiem. Nie pojedziesz ze mną do Wrocławia. Wasza książęca... Zamknij gębę, nie otwieraj jej, póki nie rozkażę. Robię to dla twojego dobra, chłystku. Bo więcej niż pewien jestem, że we Wrocławiu mój brat biskup wsadzi cię do wieży prędzej, niż zdążysz wymówić Benedictum Nomen Jezu. Biskup Konrad wielce cięty jest na cudzołożców. Pewnie nie lubi konkurencji. Weźmiesz wtedy tego konia, co ci go użyczył, i pojedziesz do małej oleśnicy, do komandorii joannickiej. Rzekniesz komandorowi Dytmarowi de Alcaj, żem cię przysłał na pokutę. Tam cicho posiedzisz, aż cię nie wezwę. Jasne? Musi być jasne. A na drogę naści tu sakiewkę. A wiem, że mała. Dałbym więcej, ale mój komornik odradził. Ta karczma nadto nadszarpnęła mój fundusz reprezentacyjny. Wielce dziękuję. Mruknął Reinevan, choć waga sakieweczki bynajmniej na dzięki nie zasługiwała. Wielkie dzięki waszej łaskawości.